Dzień dobry wieczór, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z wyzwaniem Ryśka Niebezpiecznego. Gra Rick Dangerous 2 i dzisiaj będziemy przechodzić etap trzeci, a może trochę dalej. Zobaczymy, jak to pójdzie. Joystick już jest przygotowany, Amiga też rozgrzana, zresztą widzicie w rogu ekranu, ale zanim przejdziemy dalej, chociaż część z was, żebym zdołał powitać, a więc zaczynamy. Andrzej Półtora, Justyna Rostocka, Jacek Skoczylas, Michael Mistrz, P spacja B, czaję się w ciemnościach. Punkt 20 jestem. Tomasz Rafał, Pixel, Crispel, witam Krisie ponownie, Cherry Bomb, Damian Kain, Straszak, który poleca zostawić łapkę na start, to jest bardzo, bardzo dobra rada. Jest oczywiście Slayer i jest Dawidka i Piotr Bejer i Magnetofon i jest Odynus i Ryszard Z i Łukasz Jodłowski i Rebort Magdaliński, El Chupacabra i Lichy Scysz z Kaszub i Mruczando i Mich Pych 202 Nespriv, Andrea Doria, Multi SJ, Kasia jest Kat Harsils, Paolo PBL, Moniś, witam, Marcin Kwaśny, Brutalus, Rafałka Michael 2K, Dam Karos, Tusiwana, która dzisiaj jest wcześniej, na całe szczęście. I jest też Tomek Wielgomas, Jaro Pawłowski, i M Spacja Dej, Grzegorz i Pokizo. I Retro AD, Sebi League, Red Liquid, Robert W91, Severin, Bali, Lord Excelsior, Adrian, Mateusz Żyła, Pieślo Odi, witam, Persem Perez, Sinotek, Luka Luk, Łukasz Szukasz, Tomek Skubi, Piotr Dunaj, Mystic Man, Simon TV, Dawid Grześkowiak, Kamil Michalik, Mruczando i Kunik, i wszyscy, i Artur Rubin. Dzisiaj słuchawki prawidłowo rozwinięte. Dobrze. Są już polskie napisy w Gloomhaven na PlayStation? El Chupacabra? Wow, w końcu! To ja o tym nie wiedziałem. To nie dali mi znać. Poczekajcie, aż sprawdzę w mailu. Bo kurczę, nie odzywają się do mnie od przed świąt. Więc szybko sprawdzę. Ale nie tak, witam. No nie mam żadnej informacji. Czas wystawić fakturę. Czas wystawić aktury. Dobra. Radosławie, witam serdecznie. Bartiga, witam. Moi drodzy, będziemy grać w... Momencik, muszę przełączyć okno na Amigę. I mamy... Gdzie tutaj jest? Słuchać stukanie. By 0Z. Andrew, witam. Kamil, witam. I ta melodia w tle to jest ta Amiga tego programu, którego widzicie, czyli Amiga Game Selector. Już któraś osoba się mnie pyta, nie wiem co to jest wykonawca. Obstawiam, że to jest jakiś moduł amigowy, bardzo wpada w ucho, jest naprawdę dobry. I rozumiem pytania, bo to jest fajna muzyka. Dobra, odpalamy. Ja sobie tylko jeszcze przerzucę na grę tutaj, proszę bardzo. I idziemy na R. I teraz tak, moi drodzy, ja sobie troszkę poczytałem jeszcze o Ricku Dangerousie. I poczytałem sobie, że tu nie ma czterech etapów, tak jak w przypadku jedynki. Tu jest pięć etapów. Z tym, że etap piąty pojawia się dopiero po przejściu za jednym zamachem jedynki etapów od jednego do czwartego. Normalnie się odblokowują etapy, kiedy się je przechodzi. Momencik, ja troszkę przestawię sobie ten ekran jeszcze, żeby był lepiej widoczny. Gdzie ty jesteś tutaj? Przechwytywanie gry. To jest ten ekran. Troszkę go dam do góry. Troszeczkę. O. Tak? Albo tutaj mogę go rozciągnąć chyba. Nie, to już jest max. Ciach. Więc, żeby dojść do piątego etapu, będę musiał przejść całą grę. Witam Admanie, Barteku, Sam the Bludge, Amiga Forever, witam. Sebi League. Czy Resident Evil 4 na Oculus of Oblivion to jest sam... Sebi League. Nie, to jest ten Resident Evil, który jest na GameCube, PlayStation 2, Wii i tak dalej. Bo czekajcie, jeszcze tutaj nie mam dokładnie zrobionego... Niestety jestem szczególarzem w takich sprawach. O. Teraz jest dobrze. Teraz jest idealnie. Tak jest. Możemy kontynuować. No dobra.
Włączamy sobie dłuższy ekran, znaczy większy ekran. Przy okazji, jakby ktoś chciał, to może równolegle odpalić transmisję z kanału Retro Borsuk i Montek, gdzie Borsuk gra w Rise of the Tomb Raider. Dobra. I my teraz jesteśmy na etapie lasy warzywnolli. Retroid i wolę Pi 400. Wolę Pi 400. Chociaż A500 mini też jest super, tylko A500 mini nie ma klawiatury. Tutaj mam normalnie klawiaturę działającą. No dobra. I cóż, zaczynamy. Przy okazji sprawdzałem i jak wygląda rekord przejścia Rick Dangerous 2 na czas. Jest to 20 minut. 20 minut. W każdym razie teleportacja nie udała się i nasz drogi Ryszard ląduje w leśnym królestwie. Jakby nazwać to właśnie? Warzywnolli. Proszę oczywiście o informację zwrotną, jaki jest z głośnością, ale powinno być ok. Teraz tak. Marcinie, dziękuję serdecznie za wrzucenie do skarbonki. Tutaj ten etap to jest jedyny etap w grze, w którym są różne ścieżki dojścia. I można pójść albo tutaj w prawo, albo pójść górą. Więc ja pójdę w prawo i jak będzie za trudno, to pójdę górą. Tak, tu pamiętam, że ten głaz zaczyna lecieć, więc trzeba zrobić tak, wycofać się i schować. Teraz tak. Tutaj mamy prawie niewidoczny punkcik, prawda? Ale to jest właśnie przeszkoda, która nas zabija oczywiście. I mamy jakiegoś sympatycznego gentlemana, który zaraz zejdzie z tego podołu łez i nie wiem, czy gdzieś tutaj nic nie spada, ale chyba nie. Dobra. O! Ale są kolce. Gdybym wszedł po drabinie, to by mnie zabiły. Obelus Maximus, dziękuję serdecznie za dołączenie do subskrybentów. Cześć Batory. Z głośnością jest wszystko w porządku. Dziękuję rycerzu. Cześć Balrogu. Balrogu, no jestem, tylko że od samego początku byłem w Rock Service FM, tylko że teraz moje audycje tam nie są nadawane, bo zmieniły się trochę format, ale jestem w przyjacielskich stosunkach jak najbardziej. Cały czas mam chyba dostęp tam do redaktorskiej grupy na Facebooku. Mike, muszę się zrelaksować po koszmarze związanym z Kleksem. Dobra, tutaj spadał głaz. Tylko zaraz. Jakoś... A, tak myślałem. Dobra, idziemy sobie tutaj. A to było nie fair. Czyli tu są dwa głazy. Dobra, ostrożnie. Pierwszy. Z tym... Ojojoj. Będę ćwiczyć pamięć. Lecytyna zażyta. I tutaj lepiej w dół. Udało się. Tak myślałem. No Balrogu, ja z Piotrem się znam. Znam się. Jeszcze za czasów Rock Serwisu w 90-tych latach. Na Szpitalnej mieli sklep w Krakowie. Shogi Hisagi, dziękuję za subskrypcję. Moi drodzy, w ogóle zdarzyło się coś takiego, że wczoraj po transmisji z Dredża przybyło subskrybentów. Dzisiaj już z 50 osób dołączyło. Szwarku, dziękuję i witam. Skok w retro witam. I Stalowy witam. I Viper witam. I BRSP witam. Dobra, co teraz tutaj? A to chyba trzeba wysadzić. I chyba wiem, co będzie się działo. Wysadzę i to stoczy się do mnie. Nie, do nich się potoczy. Teraz sprawdzimy. Coś takiego zrobimy. Ha! Ha! Ależ jestem zdolny! Doskonale. Ci wszyscy przybyli te żony. No nie, chyba nie. Dobra, co tu się... Czy są jakieś pułapki? Nie wygląda mi na takowe. Ale ten głaz może być pułapką. O! Oj! O, sprytne, dobra. Czyli... do góry. Na razie nie jest tak upiornie. Tutaj chyba jest przycisk. O.
Na razie nie jest tak upiornie. Wife-friendly content. Góra ekranu jest troszkę ucięta, ale to jest... Czy to jest taki duży problem? Widać tam ile... Ale dobrze, dobrze. Rozumiem, Madmanie. Rozumiem. Jesteś perfekcjonistą. Oj, nie to... Niechcący nacisnąłem. Dobra. Nie to miałem nacisnąć, co nacisnąłem. Ale jakby z tej... Jakby nie ucinać tej góry? Momencik. Wydaje mi się, że... O, teraz jest dobrze. Teraz. Lepiej nie zrobię. Lepiej nie zrobię. Tak, tak musi zostać. I jeszcze tylko... Dobra, i włączamy grę. Darku, witam. Tak, jest nakładka z monitorem, zresztą tutaj wychodzi teraz z boku. Prześwituje tło, ale to poprawię następnym razem. Cześć, Syntmuza. Dobra. Idziemy tutaj. A czy można zrobić tak, że skakujemy do góry i powodujemy, że głaz leci na tego ludka? Pewnie tak się też da zrobić. Dobra. Pamięciówka. Czyli tak, puszczamy bombę. Znaczy puszczamy dynamit. Ruchomy dynamit. Następnie zestrzeliwujemy dżentelmena. Schodzimy tutaj. Nie wchodzimy po drabince, bo wyskakują kolce. O tak. Kolce są. Teraz tak. Tutaj są trzy spadające kubki kamieni. Pierwsza tutaj. Druga zaraz tutaj. Trzecia zaraz za nią. Udało się. Torwenie, czemu, moim zdaniem 5, prawie 6 tysięcy to jest dużo. Natomiast wydaje mi, mam szansę się pojawić na głównej stronie Twitcha, więc wtedy może będzie tych obserwujących także więcej. Gustapie, witam. Dobra, odpalamy. I wszyscy idą w otchłań. Teraz spokojnie idziemy. Strongest Lapans, witam również. I teraz tak, ostrożnie. Krok po kroczku. W nowym roczku. Tu czekamy. Nic się nie dzieje. Idziemy do góry. I teraz tak. Kwestia jest taka, że tutaj wychodzą kolce. Czy ja jestem w stanie wyjść, nie dostając tymi kolcami? Aj! Jeszcze raz. Szuwarku, tutaj ponoć jest kilka dróg. Poszedłem na razie tą. Zobaczę, jak będzie szło. Na razie idzie upiornie, poczekajcie. No, wysuń się! Kolcu! O, wysunął się. I znowu się wysunął. One się naprzemiennie wysuwają. Okej. Okay. Teraz... Mogę wyjść. I co teraz? O, super. Jest winda jak... i znika jeszcze. Czy ja mogę w ogóle na nią wskoczyć? To będzie... Michałowie, serdecznie dziękuję za dorzucenie do skarbonki. Wielkie, wielkie dzięki. Miłoszu, witam. Boże mój, to jest jakiś... Dobra, przeskoczę tam. Może tu się coś uda zrobić. Bo... Tylko zaraz, jak przeskoczyć tego dziadygę? Bo nie wiem, czy można go zabić. Kurdeż. Dobra. O! Rośliny nie otrzymują strzałów. Cześć, Dexterze. Ale spróbujemy jeszcze raz. To są pierwsze próby. Może...
To jest ta droga. Czy tędy... Czy spróbować jednak pomiędzy tymi kolcami jakoś manewrować? Ostatnie życie. Dobra, spróbuję z kolcami coś porobić. Udało się. Jezus Maria! Ja nie wiem, co to się będzie działo. Sebi League nie, ja nie, ale chyba Andrzej muzyczek testował. Dobrze było tylko kucnąć na windzie już, no. Xon 321. No, ja gram to po raz pierwszy od lat 33. Więc nie pamiętam nic i ja grałem w to na kodach, więc pewnie nie ginąłem tak często. Więc gram w to po raz pierwszy bez kodów żadnych. No i muszę się nauczyć tej gry po prostu. Muszę się jej nauczyć. Cześć Tomaszu. Cześć Norbercie. Technics EAH AZ80, Arturze. Wszystko mi się spodoba prócz ceny. No właśnie. Pewnie tak. Na razie z tymi wytrzymuję jeszcze. Jak Gremlinów na Amigę nie pamiętam w ogóle, muszę powiedzieć Jaro. Zupełnie ich nie kojarzę. No, spadaj, głazie. Aki Red, witam serdecznie. No, raz. Nomadzie, witam. No to jest taki ekran... Spokojny, czekamy aż przeciwnicy wejdą wszyscy tam. Przypomina mi to, jeśli pamiętacie, jak grałem w Rika pierwszego, w Egipcie jest taki poziom, że musimy feziarzy, panów w fezach, doprowadzić przy takim ołtarzu wielkim, gdzie jest klejnot, na samą górę i zostają zlikwidowani jednym rozbłyskiem tego klejnotu. Tutaj to mi przypomina ten moment właśnie. Ale... Spoko. Pyk. Czyli ciach, 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 ciach. 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 Ach. Było blisko. Balrogu nie omieszkam, nie omieszkam. Dobra, pyk. Ha! Jestem! Jestem! Dobra, teraz na górę. Co to jest? Co to jest? Co to jest w ogóle? Dalibóg! Cześć, Big Ticket. O Boże, Kranaksie. Twoje wspomnienia są miłe oczywiście, bo na C64 to była gra krótsza i prostsza. To jest wyrzutnia chyba, taka, która sprawia... Czyli muszę poczekać, aż te dziady Robin Hoody, bo to są Robin Hoody, pójdą w jedną stronę. Teoretycznie tak to powinno wyglądać. Dobra, dobra. Nie ma co załamywać rąk. Ksonie, ja już prawie w Tiny Torze mam 70%, więc przechodzę cały czas. Muszę chyba skoczyć tam w róg, ale kurczę, oni chodzą w tak erratyczny sposób, tak trudny do... O, aj! Po co ja wylazłem teraz? Z
skok w retro, podłoga po lewej faluje, bo to jest podłoga wyrzucająca w górę. To jest taka wyrzutnia, wystrzeliwnia. Jak skoczysz na nią, to ona wyrzuci cię wyżej. Tylko problem jest taki, że trzeba to zgrać... Dobra, nie zdążyłem. Trzeba to zgrać w czasie z tymi panami, którzy chodzą na górze. A oni nie chcą dopasować się do moich planów, niestety. Dobra, pyk. Mam dwa życia. Dobra, tutaj. Za późno, powinienem był od razu tam pójść. Jest! Jest! Jest, dobra. To, co widzicie po waszej, po prawej stronie, tam z kraju, to jest gałąź, która chyba spadnie. Tomaszu, bardzo dużą satysfakcję daje. Gdyby nie dawało satysfakcji, to bym nie grał. To nie jest tak, że jestem masochistą, wręcz przeciwnie, ja jestem bardziej hedonistą, lubię przyjemności. Chociaż wiem, że życie musi mieć cierpienie w sobie, bo inaczej... Ha! Wiedziałem. Bo inaczej się tych przyjemności nie rozpozna. Już kiedyś wspominałem o takim pięknym opowiadaniu Marka Twena o poruczniku armii amerykańskiej, który trafił do nieba i tam mu chyba święty Piotr tłumaczy, że czymże byłoby wieczne szczęście bez odrobiny cierpienia, kiedy nie masz punktu, z którym możesz porównać swoje szczęście, to nie wiesz, jak bardzo szczęśliwy jesteś. Musisz poczuć cierpienie, żeby poznać później jakość szczęścia. Dokładnie, Turbanie, w Dziadach też tak było. Jim Powera pamiętam, jak najbardziej. Miał bardzo charakterystyczną paletę kolorów. Dobra, jak tu wskoczyć? O! O! Poczekajcie. No ale zaraz. A, muszę od razu się wybić. Tutaj mamy... Nie wiem, czy nic nie będzie na mnie spadać. Tam na platformach w oddali widać skaczące ludziki, jak lemingi wyglądające. Będzie być, czy ja wiem. O! I tutaj mnie cofnęło. Ostatnie życie. Bek się witam. Dobra, dobra. I Piotra witam. I Radeku, który cytuje Steve'a Vai'a. Steve Vai wielkim muzykiem jest, jak wszyscy wiedzą. Szania, oczywiście, że gram na joysticku. Proszę. Kisaj, witam. I teraz... Tak! Luzik, prościzna! Dobra, teraz trzeba uważać na tą... Na tą gałąź głupią. O, właśnie. Teraz jak to zrobić? Pyk? Nie, czy cały czas trzeba trzymać cały czas do góry. Dobra, i teraz tu są te spadające kule. To będzie długi wieczór. Sprawdzimy coś? A nie, właśnie nie da. Denver mam wersję 512. Teraz zamówię sobie dysk 2 tera i podmienię, więc... Oczywiście, Gustawie, że czytałem Juliusza Verna. Co to za pytanie? Tajemnicza Wyspa to była jedna z pierwszych książek, które dostałem. W dwóch tomach bodajże było wydania. W naszej księgarni? Chyba tam. Dobra. Ateriusie Traps and Treasures. Pamiętam grę, ona wyszła chyba w 1994 roku, czy już tak Amiga powoli dogorywała. Ale mało grałem, na pewno nigdy nie skończyłem Traps and Treasures. Jarhead, witam.
i idziemy powolutku. No nie gram na pytonie. Na pytonie pewnie szłoby mi lepiej, ale cóż zrobić? Nie działa mi tutaj pyton jakoś. Oj. Trzeba było od razu pójść. Teraz. Nie teraz. Słyszałem, Marcinie, mnie w reklamie? Nie, nic o tym nie wiem. Pierwsze słyszę. Nie występowałem nigdy w żadnej reklamie. Więc nie. Christnosie, no są punkty kontrolne rozsiane niezbyt hojnie. O, nawet rym wyszedł. Są punkty kontrolne rozsiane niezbyt hojnie. Tak, tak, to może być piękny poemat. Oda do Ryśka. Oda do Ryśka. Jodra. Chciałem od razu pójść i troszkę się pośpieszyłem. Tomaszu, moim zdaniem najlepszy joystick do Amigi to jest Python 2. To jest mój ulubiony joystick. Kurczę, może mi się go uda jakoś skonfigurować. W końcu. Kilka prób już miałem i żadna nie udana. Tak, od razu trzeba. Pyk, pyk, pyk. Przestrach w oku. Szaleństwo. Dobra. Jest! Udało się. Co teraz? Co teraz? A, tu na górę i później na to. Jest! Jest! I co teraz? Może to są jakieś niewidoczne te. Tutaj po lewej widać strzelającą roślinę. Arturze, możliwe, że jest jakaś blokada, nie wiem. Cześć, Slowikusie. Może trzeba. Możliwe, że YouTube coś zmienił, że trzeba mieć uprawnienia moderatora do tego. To nie są liany. A właśnie, to są liany. Nie, no tu się nie będę ścinał. Zobaczę, czy tutaj nie ma niewidocznego tego. O! Jest! Tylko trzeba. I kucamy! Trzeba przeskoczyć. Trzeba przeskoczyć, nie kucnąć. Zawsze tak było możliwe, bo mało kto chyba wklejał linki, a jak ktoś wklejał, to pewnie miał uprawnienia moderatora. Madame Chaos, witam. Chaos 7 nawet. Lub chaos w zasadzie. Czemu miałbym zangielszczać? Madame Chaos. Dobra. Pyk. Nie no, to już jest super proste w zasadzie tutaj dojście. No. Dojście tu jest najprostszą rzeczą, jak mówił Kiefer Simak, znakomity pisarz SF amerykański. Dobra. Tutaj to jest dosyć trudne. No właśnie. Arturze, na pewno na Discordzie możesz wklejać linki. Jeśli jesteś na Discordzie, to na pewno możesz. Dobra, teraz spróbujemy, jak zginę, pójść, skorzystać z rady Szuwarka i pójdziemy w górę. Ale obstawiam, że tam będzie trudniej. Takie mam wrażenie, że tam będzie trudniej. Pa, pa.
Przy okazji, jakby ktoś nie wiedział, jak się steruje, to jest joystick, który ma niby wiele przycisków, ale tak naprawdę to jest jeden przycisk. To naciśnięcie ma tę samą funkcję. I jak większość gier amigowych, zdecydowana, nie wszystkie, ale zdecydowana większość, to była gra jednoprzyciskowa, czyli mogliśmy korzystać z wychyleń drążka oraz przycisku. I jak mogę w tej grze strzelać i podkładać bomby? Żeby strzelić, muszę nacisnąć przycisk i dać do góry. Nie będę teraz strzelał, bo stracę pocisk, to może się przydać. Jeśli chcę użyć mojej pałki chrupałki, to popatrzcie. Trzymam wciśnięty przycisk i daję w bok. I trzymam. A jeśli chcę podstawić bombę, to daję albo w dół, wtedy stawiam bombę w miejscu, w którym jestem, albo na skos, wtedy puszczam ją. Zaraz wam pokażę, na skos. O. I ona sobie leci. Cześć, Steve Rogers. Tomaszu, no ten joystick spokojnie daje radę, tylko że... Mówię, to nie jest mój ulubiony, to jest Competition Pro. Nie jest mój ulubiony, ale spokojnie daje radę. Ha! Od razu się udało. Dobra, tu trzeba po prostu być... grać brawurowo trzeba. O. Awanturniczo. Jej! Uff, udało się. Dobra. Czyli tak, tutaj skaczemy. A nie. Nie wiem, jak uniknąć tego pocisku. Dobra, teraz pójdziemy drogą... Wybierzemy... Szuwarek do... Drogę szuwarka. Pójdziemy górą. Ale bałem się, że to będzie... jeszcze gorzej niż dołem. Tutaj na pewno jest spluwacz, tak? No, na bank. Tutaj mamy kolce, ale tu mamy przełącznik też, więc wyłączamy kolce, spoko. Na razie wygląda podejrzanie prosto. Słynne ostatnie słowa, nie? O! Jaka tu jest piękna pułapka. O, dostanę zajadów ze śmiechu po prostu. Ojej. Jakie radosne. Puh. Dobra, początek jest prosty. A. Teraz ten pan poszedł inną stroną. Dobra, czyli tu kucamy, spokojnie idziemy, przełączamy przycisk, zabijamy tego pana i jest luz. Natomiast ja nie będę tam szedł, bo zginę, nie będę mógł sam chyba wrócić. O! Czyli muszę się wbić w rytm pocisków i pójść po drabinie na prawo. W rytm pocisków. Wow! Tam był jeszcze jeden przeciwnik. Dobrze, że go zabiłem przypadkowo. O, udało się. No i super łatwo. Super łatwo, szuwarku. Super! Cześć Zbyszku. No ten szuwarek to jest hultaj łobuz. Tak mnie zrobił bambuko. Ukryty krasnalu, witam. Czy jestem w gronie osób, które darzą estymą Dragon's Dogma? Za mało grałem. Cenię kilka systemów, które tam jest zrobione, czyli ten system pionków, pawn. Bardzo ciekawy pomysł. Natomiast ja bardzo mało grałem w Dogmę, chociaż kupiłem sobie tę grę nawet na Switcha w wersji fizycznej w Japonii, jak byłem. Na dwójkę czekam, bo wygląda przepięknie wygląda. I to może być naprawdę świetny tytuł. Kinderstuba, witam serdecznie.
Dobra. Pyk, pyk, pyk. Czyli tak go trzeba zrobić. I tak. No, zaraz. Czy on tu może mi spaść? Na pewno nie mogę iść środkiem, bo tam są te spadające pułapka, więc... Już wiem, co muszę zrobić. Tutaj to nacisnąć. Oj! I go zlikwidować. Tylko... Teraz. Okay. Tu jest gałąź. Trzeba uważać na gałąź. Bardzo, bo widzę już ją. Mój filtr w oczach rozpoznaje takie pułapki. A może to nie? Teraz, ostrożnie. Piksel po pikselu. Ha! A jednak! Jednak! No już tu widzę, że ten talerz latający wpakuje mnie na kolce, jeśli źle wskoczę. Więc muszę idealnie tutaj dobrać czas. Też jest wyrzutnia. Robin Hood nie spada na dół. Dobra. Nie miałem już pocisków. O, ale przynajmniej od tego miejsca. Cześć, kokoszu. Nie, jednak chyba będę próbował iść tą drogą w prawo. Zawsze w prawo. A tutaj do góry w lewo. Cześć, Łukaszu. Dobra, spróbujmy. Czy tu jest przycisk jakiś? Nie widzę. Na górze jest przycisk. On pewnie zlikwiduje te kolce wystające. Ja dzisiaj dużo rymuję strasznie. Dobra. Czy zlikwiduje kolce? Tak, zlikwidował, więc... Ping. Ping. Jestem na górze. Dobra. I tu... Brawo. Jest jeszcze gałąź na dodatek. Świetnie. Po lianach raczej... Są dwie gałęzie. Tuż nade mną jest gałąź. Wiesz, więc ja zginę, jak tu wyjdę. Chyba, że zrobię to super szybko. Udało się. Dobra. Ale jak ja tu mam wejść? Na tą gałąź po lewej da się wskoczyć. Aha. Czyli tak... No i teraz pytanie. Którąś drogą... Przepraszam. Która droga jest szybsza przede wszystkim? Na wschód, zawsze na wschód. Tam musi być jakaś cywilizacja, oczywiście. W prawilną, ja będę szedł na prawo. Przepraszam, coś mi się... w przełyku zagnieździło. Jakiś pasożyt zapewne. Obcy. Będę szedł w prawo. W kielichu resztka koniaku, która już chyba rok była w butelce. Ale to już jest koniec. Więcej alkoholu nie ma. Więc... A kupować na razie nie zamierzam, więc teraz będą na trzeźwo. Nie to, że były po pijanemu transmisje, ale przez jakiś czas alkoholu raczej pić nie będę. No. Dobrą drogą. To jest chyba prostsza droga. Tak mi się wydaje. Przynajmniej do tego momentu jest prosta. Nie wiem, jak dalej będzie. Tutaj czekamy. Cześć, Xenofanesie. Pyk. Ja tu już mam opanowane w miarę. Więc tu się czuję pewniej niż przy drodze w górę.
Pomijcie to, co przed chwilą mówiłem. Znaczy, poczułem się zbyt pewnie, po prostu. Zbyt pewnie. Zbytnia pewność, pyszałkowatość też przeszkadza. Nie! Oj. Mój Boże! 450 prawie osób ogląda zmagania w grę sprzed 34 lat. Tylu miłośników retro, chyba, albo też sadystów, cieszących się z każdej mojej porażki. O Boże, a tu tych porażek będzie dużo. Odlotowy człowieku, to, że z Rafałem nie nagrywamy, wynika tylko z tego, że z braku czasu. My jesteśmy cały czas z Rafałem w kontakcie. Nie rozumiem, to znaczy być za dużym dla Rafała. Rafał jest super gościem, świetnie się dogadujemy. Więc... Pyk, pyk i pyk. Jakubie, witam. Dobra, spadła gałąź. O, to jest ten niewidzialny element. Tak, Szuwarku, wiem. Wiem, wiem. I żeby do niego dojść, trzeba przejść 1-4 za jednym zamachem. Foodie, jak tylko sytuacja Dreda się ustabilizuje, to wtedy tak. A nie wiem, kiedy to nastąpi. Życzę mu jak najlepiej. Dredu super człowiek. Ogólnie mam szczęście do super ludzi, więc... Czy grałem w Little Company, Shania? Nie, ale to jest taka chyba gra asymetryczna, która teraz wyszła niedawno. Coś dzieje się na biegunie albo na innej planecie? Coś takiego kojarzę. To nie grałem, nie. Dobra, ostrożnie. Nie! Nie skacz podwójnie, chłopie. Hard resecie gram na Raspberry Pi 400, czyli w zasadzie na Amidze. Chociaż nie jest to taka sprzętowa Amiga, tak? No ale traktuję to jak Amigę. Zresztą Amiga jest tak fenomenalnie emulowana. Podłączenie zwykłej jest dosyć trudne, jak będę mieć RetroTinka, którego postaram się zamówić przy najbliższej okazji i między innymi na to będą szły pewnie pieniądze z wpłat na Tipli, żeby sobie tego RetroTinka zamówić. To jest strasznie drogie cholerstwo. I to wtedy będę mógł podłączać wszelkie starsze sprzęty i je skalować do wyższych rozdzielczości bez problemu. Zresztą, jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, czym jest RetroTink, to polecam materiał Krzysztofa, czyli Energika, który tego RetroTinka kupił i nie może się go nachwalić. No coś słabo mi poszło. Słabo mi poszło. To było chyba najgorsze podejście. Ozzy Stone, z tego co wiem, piątka jeszcze nie emuluje dobrze GameCube'a. Ja jeszcze piątki nie mam. Andrzej Muzyczuk ma. Pozdrawiam Andrzeja, jeśli ogląda. Natomiast ja jeszcze piątki nie mam i na razie nie potrzebuję. Mam tych różnych Raspberry chyba 4 w domu. Wystarczą mi. A do emulacji takiej głównej mam Steam Decka. Dobra. Spadający kamień. Jest! Spadający kamień. Spadający kamień. Falconie, nie wiem, czy to ma być A500 Maxi, czy Amiga Maxi, bo chyba nie mają prawa do tej obudowy A500 dużej. Wydaje mi się, że zrobią w obudowie 600 albo 1200. Ale oczywiście kupuję od razu. I to chyba w tym roku ma wyjść, tak słyszałem. Zresztą ja mam jeszcze taki projekt, który chcę zrobić, zacząć w styczniu.
będzie trwał jakiś czas, muszę się też nauczyć lutować do niego i to będzie projekt polegający na odnowieniu Amigi 500. Dostałem w ubiegłym roku od mojego przyjaciela Benka, pozdrawiam Benku serdecznie, jeśli oglądasz, dostałem Amigę 500 taką no, w stanie, powiedzmy, wskazującym na spożycie i nie otwierałem jej jeszcze, ale podejrzewam, że tam w środku mogą być różne rzeczy, na pewno rozlane kondensatory i tak dalej, więc będę, czy też napuchnięte kondensatory, trzeba będzie wszystkie wymienić, będzie materiał z restauracji, odnowienia Amigi. Dziękuję Damianie za dorzucenie do skarbonki, pewnie zaraz się pojawi powiadomienie też, na retrotnie chociaż troszkę. No, ważny jest każdy grosik się przyda. Hard resecie, mam tą wersję tutaj. Grałem przez chwilę, ładnie wygląda, ale nie jest tak responsywna, mam wrażenie. Citizenie, ja wybiliłem jedną Amigę. To zdjęcie, które wrzuciłem na Twittera ze stacjami dysków, o, dziękuję Damianie serdecznie, to było zdjęcie z kanciapy Andrzeja. Więc ja wybielać umiem, zresztą z moim przyjacielem Creepem, pozdrawiam. Wybieraliśmy moją 1200. To idzie dobrze. To idzie dobrze. Tu mam 6 żyć. Bez żadnej straty. I problem jest z tymi tutaj toczącymi się kółkami. Ale teraz się udało. Dobrze. Falconie, ja mam dwie Amigi 1200, jedną nawet z Blizzardem, bodajże 1240-60, czyli tym lepszym. Tylko boję się, dawno jej nie uruchamiałem, trochę się boję jej uruchomić. Odlotowy człowieku, dziękuję serdecznie za podesłanie Minerines, brakuje jeszcze bardzo dużo. Ostatnio uzupełniłem o 3 kolejne gry, Last Ninja 3, Prey i Zul. No ale to jest, brakuje mi chyba jeszcze 120 gier, czyli mam 40. A może 130 mi brakuje? Dużo brakuje. Ale tak, powolutku. Czekamy, czekamy. Jest. Jest, udało się. Dobra, teraz tak. Nie mam pojęcia, jak sobie z tym poradzić tutaj. Bo to... On strzela na poziomie takim, że nie mogę kucnąć i nie mogę też przeskoczyć. Dobra, spróbujemy. Może tutaj są jeszcze jakieś inne... Tu ja będę troszkę eksperymentował, pikselował, dosłownie o jeden piksel się będę poruszać. Dobrze. Teraz tak, jeśli się ruszę, to on strzeli. Chyba, że skoczę od razu do przodu i zrobię tak jak z tym promieniem w etapie drugim. Mruczando wybielałem tym wybielaczem fryzjerskim oraz promieniami słonecznymi. Dobra, spróbujmy. Łatwiej byłoby chyba zrobić kolekcję Jaguara, bo tam 40 kilka, tylko te gry... Nie czuję związku z tymi grami z Jaguara. Uwaga, skaczemy. Jest! Jest! I to jest metoda. Czyli już mam metodę na to. I teraz ostrożnie, bo tutaj oczywiście będą... Są kolce i one będą jakoś spadać. Tylko jak? Jak one będą spadać? Czy mogę... Co z nimi zrobić? Mam 6 żyć, nie straciłem jeszcze nic. Czy ja mogę skoczyć na przykład stąd? No. Mistrzowsko to zrobiłem. I mnie cofnęło. Och, Jaro, gdybyś miał te gry, to bym chętnie odkupił. Tylko, że niestety te gry na CD32 można kupić, tylko one są tak straszliwie drogie. Tak strasznie drogie. Na przykład za Last Ninja trzeba zapłacić 400 zł. Za Last Ninja 3. Więc... Przygotowanie całej kolekcji to jest... oczywiście pewnie można by to zrobić z marszu, jakby się miało kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy złotych, dosłownie. Więc ja zamierzam zbierać do starości, zostawię wnukom kiedyś...
kolekcje będą mieć i cieszyć się z niej. Piotrze, witam. Wyczekiwana premiera 24, to jedną już ogrywam, czyli Prince of Persia. Niestety nic nie mogę powiedzieć, więcej będę mógł powiedzieć w czwartek. Kolejna Bulletstorm VR, Alone in the Dark, dużo w tym roku gier będzie, bardzo ciekawych. Jest, udało się dołączyć, hop. Ping, ping, ping. Dobra. Hop, jest. I teraz tak. Spróbuję, po prostu tutaj spadnę i zobaczę, co się stanie. Ha! Udało się! Udało się! Udało się. Xavery, ja swoją Sony PVM dałem Andrzejowi, bo on ją lepiej wykorzystał, bo to wielkie pudło było. Natomiast gdybym miał taką małą PVM-kę, powiedzmy 17, 14 nawet cali, to byłoby super. Czekajcie, czy tutaj coś spada? Spada gałąź. Tym przyciskiem zapewne wyłączę kolce, które są tutaj. Nie wiem, do czego jest mi ten dziad tutaj potrzebny. Dobra. Tak. Kolce za mną wyszły. Super. Dobra, czyli tak. Tym wyłączę. Tu skoczymy. Jest dobrze, jest dobrze. Co teraz? Co teraz? Kolega miał niedawno PVM do sprzedania? O kurczę. Mrągosław Zajady, przybyłem z przyszłości. Ha. Jeśli 2023 to był ten lepszy, to źle. Na całe szczęście mam nadzieję, że się mylisz. Dobra. I teraz tak. Chyba tam trzeba wejść, tam coś miga w środku zresztą. O! Ale zarejestrowało mi tutaj punkt kontrolny. Super, a tutaj zabijają też liście, jak widać. Więc tutaj jest jakiś liść. O, właśnie. Chyba 700 za 14. Boże, ale bym brał takie PVM-ki. Stalker 2 ponoć wychodzi. Z tą grą nie wiadomo. O! To są tylko punkty, więc dobra, muszę tutaj zrobimy inaczej. Zaraz, a to skąd się wzięło? Przypadkowo zupełnie tego uniknąłem, podchodząc do ściany. Dobra, spróbujemy spuścić mu liść na głowę, temu panu. Jeszcze raz. Och, nie trafiłem. Idziemy dalej. Teraz zmoł przekleństwo pod nosem. Nie trafiłem. Głupia gałąź. Głupia. Zaraz, czy tu się... Da się jej uniknąć, ale to jest jakaś masakra. Jest! O Jezus! Ale ich nie można zestrzelić. Trzeba nad nimi przeskoczyć zapewne. I jeszcze najgorsze, że tutaj... Przepraszam, co to było? Co to było? Falconie, bardzo czekam na monitora, ten joystick świetnie mi leżał w ręce. Boże. Dobra. Dochodzę teraz tam bez straty życia. Zobaczycie. Matik się witam.
Dobra, spadajcie głazy. Raz. Dwa. Trzy. Raz. Dwa. Trzy. Bum. O! Jeden przeżył. Dobra. Spokojnie. Damy radę. Znaczy, nie wiem na razie, jak sobie poradzić z tym liściem, który tam tak nagle się pojawia, no ale cóż. Zobaczymy. Co teraz? Co teraz? A, to jest normalnie, tak, tak. Tutaj będą spadać te belki. Bynajmniej nie marki, tylko belki. Udało się. Udało się. Teraz tak. Nie! Tak blisko! Tak blisko! Tutaj się zaskoczyłem lekko. Nic to. Niepowodzenia nas wzmacniają. Patrzcie, chciałem powiedzieć, że na początku to jak ginąłem cały czas, a teraz jak dobrze mi idzie i zginąłem. O Boże. Dobra. Czy mogę mu spuścić gałąź na głowę? Pewnie tak. Pewnie profesjonaliści tak grają, że potrafią to zgrać i spuścić temu panu gałąź na głowę. No ale cóż. Udało się. To przynajmniej w miarę jest. W miarę. Jeszcze nie opanowane, ale w miarę. Do tej pory wychodziło. Do tej pory kompot był. Radosławie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ale między innymi, dzięki takim transmisjom udało się w ubiegłym roku mieć oglądalność na poziomie 4,5 miliona godzin. 4,5 miliona godzin, moi drodzy. To jest coś niewiarygodnego. To jest ta wartość tak duża, że trudno mi ją sobie nawet wyobrazić. Tak, hipisie, czytałem problem, czy chciał. Bardzo dobra rzecz, bardzo. Wczoraj zresztą o tym na transmisji. Wczoraj? Tak, wczoraj na transmisji o tym mówiłem. Teraz czytam ten Ciemny Las. Dobra. Czemu tu zginąłem? Cześć, Dawcio. Czemu teraz tutaj ginę, chociaż przedtem nie ginąłem? Jakaś zmiana w kwantowej konstrukcji wszechświata powoduje, że jeden pyłek blokuje mi drogę. Hmm.
i pyk. Przynajmniej to jest opanowane, powiedzmy tak, z 90% skutecznością. Damianie, dziękuję bardzo za oglądanie. Majku, nie wiem, czy będzie dzisiaj zaliczony. To jest duże... Duże wyzwanie. Duże wyzwanie. Ha! O! Patrzcie, jak go załatwiłem! Ależ sprytnie to było. Przypadkowo, ale sprytnie. Machiavelli. Pokazuję po raz enty. Chyba muszę w opisie dać. Competition Pro. Szuwarku z ZX Spectrum, jakbym coś pokazał, to chyba żadnej oglądalności, znaczy widzowie stali by byli, za co im bardzo dziękuję, natomiast wydaje mi się, że nowi ewentualnie widzowie szybko by wymiękli, natomiast no, jest parę gier, mówię, ja w tym roku chciałbym rozpocząć ten cykl najważniejsze gry mojego życia, więc koniecznie tam parę tytułów ZX Spectrum będzie musiało się znaleźć, obowiązkowo. Będzie musiał być Sentinel, będzie musiał być Trap, no Trapdoor może nie, Jumping Jack zwykły będzie musiał być Strike Force Cobra, gra absolutnie fenomenalna, Head Over Heels chociażby, genialne, i kilka innych gier, Green Beret, doskonała wersja na ZX Spectrum, chociaż na Commodore 64 odrobinę lepsza może. Na kanale Retrogralnia pojawił się materiał o nowym ZX Spectrum, odnowionym, robionym w Polsce zresztą i tylko na polski rynek. Polecam obejrzeć. Jeśli ktoś chciałby sobie przypomnieć te czasy, co tutaj? Trzeba by... Muszę być ekstremalnie skupiony. Jak za dużo gadam, to są efekty tego później. Andrea, to raczej będzie o ulubionych grach, czyli o grach, które wpłynęły na moje życie, a jeśli wpłynęły, to raczej były takie, które lubiłem. Na pewno tak będzie musiało się Diablo znaleźć, tak? Bo Diablo to Baldur będzie musiał... No właśnie, nie jestem jakimś wielkim fanem Baldura, ale mocno wpłynął na moje życie, więc... Więc niekoniecznie o ulubiony, rzeczywiście, tak, tutaj jest. Na przykład też nie jestem wielkim fanem Tormenta, a bardzo wpłynął na moje życie. Dobra, co tutaj się złego dzieje w tym miejscu? Nie rozumiem tego. Naprawdę tego nie rozumiem. Przecież działało. Michał P. to jest Great Escape firmy Denton Design. Oni zrobili później też taką mniej znaną w Polsce grę Where Time Stood Still, czyli gdzie ciągle stoi czas, o z podobnym założeniem, tylko że tym razem ekipa podróżników rozbija się w Himalajach i musi znaleźć wyjście z dziwnego płaskowyżu. Zresztą pan Hilton kiedyś napisał książkę Zagubiony Horyzont, traktującą o podobnym wydarzeniu. Drogi Arturze, no, pytasz się mnie o rzeczy takie... To elementarne, drogi Watsonie, że zacytuję cytat Sherlocka, którego on nigdy nie wypowiedział. Oczywiście, że tak. No. Oczywiście, że tak. Jeśli ktoś grał na ZX Spectrum, to nie mógł nie znać Jesse Twiggy po prostu. Tak jak Boulder Dasha, Bruce Lee i mnóstwa innych gier. Dobra, spróbuję... O! No! Nie rozumiem. Nie rozumiem. Robię krok, dlatego nie wychodzi. Marcy Gokotano, wydaje mi się, że... No nie, spróbuję nie zrobić kroku.
Próbuję od razu się wybić, ale wydaje mi się, że nie robiąc kroku też zginę. Źle wyliczam drobny skok. Ja go nie wyliczam w ogóle. Poprzednio skakałem po prostu trzymając drążek wychylony. Tomaszu, dziękuję serdecznie za subskrypcję. No, to już jest... Nie powiem, że stuprocentowo, ale duży procent zdawalności tutaj. Może ja przestanę mówić? Zawsze mówię w złym momencie, tak, to jest... Ale ile ja kalorii tutaj spalę, tak kurczowo trzymając manipulator drążkowy. Kurczę, myślałem, że go zabiję tą gałęzią, ale to... Gdyby ta gra była zrobiona teraz, to powinno być takie specjalne osiągnięcie. Zabij wroga gałęzią. Czyli co? Mam stąd skakać, tak? Stąd. Racja! Dobrze. Udało się. Udało się. Dobra. Nic nie powiem, nic. Jestem kwiatem lotosu na jeziorze, nie porusza mnie to nic, w ogóle się nie denerwuję, jestem spokojny, absolutny, jestem ucieleśnieniem spokoju. Jeszcze party cap, tutaj mi nailed it, no. Chodź, dziadu, przynajmniej zabijecie. No nie zabiłem go gałęzią. Wasze zdrowie. Szubarku, chyba żadnego nie złamałem. Raz upuściłem przypadkowo joystick mojego przyjaciela Jacka, ale to był przypadek. Przypadek. MZ-cie, no właśnie dla tej satysfakcji się gra. Dla tej satysfakcji się gra. Później... To jest... Ta gra jest ucieleśnieniem łacińskiego przysłowia per aspera ad astra. Przez cierpienie do gwiazd. No, spadaj, głazie. I kolejny. I kolejny! Czekamy. Raz, dwa, trzy. Bum! No, żeż wydziabongi paskudne. Dwa uciekły. No dobra, i tak mi się podładuje broń, bo zginę pewnie. Już mówię ze zrezygnowaniem w głosie. I tak, pewnie zginę. Ech. No patrzcie, stoję dosłownie piksel pod tego kolca. No tutaj parę pikseli więcej. Ło! Co to było? Błąd w grze! Znalazłem błąd w grze.
powinienem tak zatytułować tę transmisję. Znalazł błąd w grze mającej 34 lata. Zobacz sam jak. I później wycinek 1,5 sekundy postaci wiszącej w powietrzu. O. Dwa i pół to jest, ma kilka dodanych komnat i wersję demo bodajże. Został wydany rok później. Ale ja gram w vanillę, w czystą, żywą inkarnację Ryśka. O Boże. Tu będę mógł za jakiś czas grać z zamkniętymi oczami pewnie. No czas. Będę się szkolił tak jak pilot Błękitnego Gromu, grany przez Roya Schneidera. On tam wykorzystywał zegarek do ustalania czasu, a ja będę ruchy przeciwników. Tyło, buzie! Oj. Czasami, kiedy już idzie dobrze, kiedy pamięć mięśniowa działa idealnie, niestety zawozi sprzęt. I w tym momencie... ciut za długo był przyciśnięty joystick i wykonał widmowy skok. Michał, ale to jest specjalny zegarek. Nie wiem, czy oglądałeś Błękitny Grom, tam... była taka mini gra i on zakrywał sobie tarczę zegarka, żeby ustalić dokładnie, kiedy minie minuta. O, zegarek to robił furorę. Pamiętam, jak obejrzałem Błękitny Grom, to bardzo chciałem mieć taki zegarek, ale oczywiście gdzie tam. Nie dla psa kiełbasa. Zaraz. A to co znowu? Czemu ja tu spadłem? A przynajmniej przeżyłem. Dobra. Gustawia, ja nie chcę robić save'a, to byłoby oszukiwanie. Gram tak, jak przygotowali tę grę autorzy. Znaczy, może niekoniecznie oszukiwanie, po prostu... takie zasady sobie ustaliłem i tak gram. Ostrożnie. Proszę nie wyskakiwać. Gałąź! Głupia gałąź! No nie jest wesoło, nie jest wesoło. Ale może z tym jednym życiem przejdę teraz do końca, kto wie. Nie no, na pewno nie przejdę, taki żarcik. Na pewno nie przejdę. Bo nie znam niestety ułożenia pułapek tutaj. Ach, strzeliłem za dużo. No. Jest. No, teraz się udaje, rzeczywiście. Nie zgin głupio, chłopie, nie zgin głupio. Pamiętaj o gałęzi. Jest gałąź. Niech sobie spadnie. O właśnie. Dobra, i teraz tak. Idziemy tu, wchodzimy i rejestrujemy to miejsce jako punkt odrodzenia. Z tym, że oczywiście nic to nam nie daje, bo jest ostatnie życie. Cześć Sebastianie.
przechodzić tego w VR-ze? Nie, to raczej w sensie takim, że trzeba by najpierw zrobić tę grę w VR-ze. Chyba, że przygotować wersję jej 2,5D, tak jak jest specjalny silnik do gier Nintendo, tak działający. I pokazywałem nawet już chyba na Instagramie, że można przygotować sobie w pokoju wiszący etap na przykład Super Mario World. Dobra, tu jest liść, dobra. Oj, nie udało się. Nie miałem już pocisków, dobra. Odrobina kawki. O, luzik, która to godzina jest? Dopiero godzinę gram! Lolas, witam serdecznie. Fantastyczny początek, zaczynam od nowa. Nie, jeśli mam taki początek, to na pewno będzie dalej źle. O, tak to się robi. To było profesjonalne zagranie speedrunnerowe. No Łukaszu, jest coś w tym, co piszesz, bo jestem normalnie... Czuję, że jestem spocony. Na pewno spalanie kalorii będzie dobre dzisiaj. Dobra, włazić tam dziadę do góry. I siedzieć tam. No dobra. Jestem już w takim miejscu, w którym się zadomowiłem. Marecki, oczywiście, że mi się chce. Raz, że mi to sprawia przyjemność. Dwa, że widzę, iż widzą też, bo takiej widowni, taką widownię rzadko kiedy mam. Dziękuję serdecznie za dołączenie do subskrybentów, Lohas. Spóźnione tobie również. Tobie również wszystkiego dobrego w nowym roku. Tutaj mamy do czynienia, drogi Marecki, z synergią prawdziwą, bo jest to gra, której przechodzenie mi sprawia frajdę, mimo że to jest trudna, straszliwie gra. I jednocześnie widzę, że moje cierpienia sprawiają frajdę różnym osobom tutaj na czacie, które cieszą się z każdego mojego potknięcia. Nie no, takie gry wydaje mi się też wzbudzają sporo emocji, bo raz, że to jest powrót do wielu osób, powrót do przeszłości, mogą sobie przypomnieć swoją młodość, a dwa, to są gry, które naprawdę satysfakcjonują, kiedy już się je przejdzie, to satysfakcja jest gigantyczna. Udało się. Ostrożnie teraz tutaj. Nie zgin, chłopie, nie zgin. Moonstone pamiętam. Ostrożnie z tym. Jest, udało się. I tyk. Maćku, dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. No dobra, zarejestrowałem punkt kontrolny i mam 6 żyć. Proszę Państwa, takie rzeczy nie zdarzają się co dzień. Cała naprzód ku wielkiej przygodzie. Taka gratka nie zdarza się co dzień. Dobra, tu jest gałąź. Nie wiem, jak ja mam jej uniknąć, ale uniknąłem. I teraz to jest miejsce, którego ja nie ogarniam. Chyba powinienem po prostu pójść szybko. Tu jest liść. Widać go w lewym górnym rogu. I pode mną pojawi się też kładka. Więc przejdę szybko. Sadyzm. A może jednak zrobimy tak? Tak zrobimy lepiej.
3 życia straciłem. W Moonstone'a już na żywo grałem, robiąc przegląd gier amigowych. Musiałbym mieć do tego inny joystick. Na pewno na tym bym nie mógł grać w Moonstone'a. Dobra. Jest. Jest. Battletoads? Nie. Może mam instynkt odrobinę masochistyczny grając w takie gry, ale Battletoads to przegięcie. Mateuszu, witam. Licznik śmierci w sumie... Teraz, to już jest chyba 40, a może 50 podejście? Okay. Dobra, hopsa. 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 Jest! Jest! Kolce. I liść. Widać liść. Jest liść też. Co ja mogę z tymi... Może one znikną na przykład. Jest taka szansa, że one znikną. Albo... Wow. I rzeczywiście... No może nie znikają, ale... Dobra, liść. Schodzimy. Cóż mogę powiedzieć? Spadaj, liściu. Jak ja mam uniknąć tego kolca, to nie wiem. Nie mam pojęcia. A, tak, po prostu od razu trzeba zejść w bok. Okej. Okay. Tak daleko jeszcze nie byłem. Tak daleko jeszcze nie byłem. Kucniemy na wszelki wypadek. Nie ma żadnego punktu. Dobra. Okej. Okay. Spotkam kiedyś programistę tej gry i mu powiem: drogi kolego, nie wiem, co ci rodzice zrobili. Czym cię skrzywdzili, sadysto pinkolony? O Boże. Kucnijmy. To je... O kurczę. Czyli jak ja mam tutaj spaść, żeby się nie zabić? Czy tuż przy ścianie? Czy od razu zrobić wymyk tutaj? Ostatnie życie. Spróbuję tuż przy ścianie może. Albo nie, tak o. Ha! Udało się. Dobra, i to spróbujemy wysadzić w powietrze. Udało się! Tylko niestety tu wskoczyłem. To bardzo, bardzo źle. Ale udało się. Tylko czy to jest... Puścimy tam... Okay. Jest! Jest! Jaro, Myth jest niezły na Amigę, ale niestety stracił urok, który miał na ZX Spectrum i Commodore, bo w Myth na Amigę postać bohatera to jest taki barbarzyńca, a na ZX Spectrum i Commodore to był taki zwykły ludek. Dobra, co teraz? Co teraz? Nie mam pojęcia. O, kolce były. Super, a teraz pewnie tak. Tutaj jest gdzieś zapadająca się podłoga, bo nie ma zejścia. Jest gdzieś zapadająca się podłoga, więc... Jest przycisk po drugiej stronie. Przycisk jest, dobra. Spróbujemy przeskoczyć. Możliwe, że pojawi się... A, widzicie? A jak... Patrzcie na to. I teraz tak, te kolce... To będzie skok wiary. Uwaga. Ostatnie życie. Tak. Tak. Jest. Ale dobra, co teraz? Co teraz? Przecież ja tędy nie przejdę, nie ma szans. A
trzy. A może te kolce też znikają? Może one też znikają? Bo tutaj nie mam szans tego przejść, chyba że... Nie, mam! Muszę po prostu teraz dać w bok. O! Dobra, i teraz tak, mam wrażenie, że pode mną zapadnie się podłoga i będę musiał na tym latającym talerzu. Albo i nie. To więc gdzieś tutaj jest przycisk na górze pewnie. Popcorniku, witam. Czy tu jest gdzieś przycisk jakiś? Nie widzę. Czy tutaj jest możliwość postawienia bomby? Postawmy. A takiego myka to się nie spodziewałem. Dobra. Kucnijmy. No i co, mam znowu spaść, zrobić skok wiary? I chyba tak, trzeba zrobić skok wiary, tylko w odpowiednim momencie. Dogi 3, ja wiem, to jest gra dla hardkorowców, która wymaga cierpliwości i upodobania do tego typu gier. Było, jest mnóstwo gier, które zestarzały się znacznie lepiej. Znacznie lepiej się zestarzały. I są bardziej przystępne, bo rozumiem, że mówimy tutaj o przystępności dla odbiorcy. Więc takie gry, wszystkie gry Bitmap Brothers, na przykład Gods, na przykład Kadaver, na przykład Chaos Engine, zestarzały się moim zdaniem lepiej. Wszystkie ścigałki, takie jak Lotus, jak Jaguar, lepiej. Kurczę, zagadałem się. Wszystkie gry logiczne, takie jak Lemmingi. Do tej pory Lemmingi to jest moim zdaniem arcydzieło projektowania po prostu. Borysiek, jak je kończymy? Jeśli ja dzisiaj przejdę trzeci etap, to cud będzie. To będzie cud. Dobra. Reaperze, witam serdecznie. 410 osób na YouTubie, 121 na Twitchu. Moi drodzy, co tutaj się dzieje? Szaleństwo, retro szaleństwo. Uwaga, spadający głaz. Raz. Spadający głaz. Dwas. I trzys. 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 Teraz będą trzy grube świnki. Proszę bardzo. Trzy grube świnki. Proszę włazić do swojego miejsca przebywania i bum, giniemy wszyscy po kolei, raz, dwa, trzy. Uszanowanie, Grzegorzu, uszanowanie, dobra. To już jest punkt, który mogę nazwać swoim domem. W zasadzie jestem tutaj częściej niż w innych miejscach mojego domu. Salwadorze, pozdrawiam. Szuwarku, czy ten etap przejdę dzisiaj? Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem. Będę chciał bardzo. Ale jest na razie trudno, chociaż już wydaje mi się poznaję chamskie sztuczki, jakie tu wprowadzono. Na przykład te znikające platformy, wyrzutnie, czy też znikające kolce. Dobra. Oj. Teraz jest dobre miejsce. Uwaga. Jest, udało się. Bardzo dobrze. Okej. Proszę Państwa. No idzie lepiej. Zauważalnie. Wiem, że tu jest gałąź. Wiem. Dobrze. Hop. Ja tu skaczę profilaktycznie, nie wiem czy tam jest pułapka, ale wolę... Tak, zarejestrowałem punkt kontrolny. Skaczemy do góry. Likwidacja, liść, pamiętamy o liściu. Aj, udało się! Po raz pierwszy zabiłem dziada liściem.
Mydłem! Mydłem! Zabijemy go mydłem! To oczywiście każdy rozpoznaje cytat z cudownego filmu. Tylko żeby tu nie zginąć. Jest! Dobra. Marcinie, polecam mimo wszystko to, czyli po prostu Bobo VR z tymi kamieniami ładującymi. Dobra, tu ja mamy liść. Wojtku, nigdy bez kodów nie przeszedłem Ghosts and Goblins. Tylko z kodami. To jest gra zrobiona przez totalnych sadystów. Więc... Udało się. Udało się. Prawie się udało. No i co teraz? Gdzie jest? A, dobra. No jest. No i jest, proszę państwa, jest. Marecki, cała przyjemność po mojej stronie. Olo, ratuj kafę, biba. Bekonik, dużo wody, dużo wody. Naprawdę odlotowy człowieku? To nie wiem, ile ten człowiek, który grał w salonie w Ghosts and Goblins, wydał pieniędzy na tą grę. Liść! No proszę państwa, ostatnio, jak tutaj byłem, miałem 2 życia chyba. Spadamy. Tego chyba nie wiedziałem. To raz. Ostatnio tego nie było chyba. No nie wiem. Coś mi tutaj nie gra. I... Antraksie, witam. Must have stała się transmisja. Dziękuję bardzo. Doceniam. Pyk. Spadamy. No dobrze, tutaj już jest przyzwoicie. Udało się, teraz tak, tutaj bomba. I teraz tak. Jest! Jest! Dobra. Nie mam pojęcia, co tu się będzie działo. Więc kontrolnie... Dobra, jest przycisk po drugiej stronie w korze, więc skaczemy. O, zrobiłem sobie przejście tutaj. No dobra. Co teraz? Pawle, z tego co wiem, to Bobo pracuje nad bateriami trochę mocniejszymi troszkę. Jestem już przy końcu? Nie, gdzie tam? Kamrat dumny Polak narodowiec, witam serdecznie. Dobra, co my tutaj możemy zrobić? O, możemy spuścić bombę. Tak zrobimy. Dogi, nie, moim zdaniem Prince of Persia zjadał obariki, jeśli chodzi o projektowanie poziomów. To inne gry też zupełnie. Zupełnie inne gry. Rika, znaczy Prince of Persia można było przejść. I ja na Amigę chyba przeszedłem. Tak, przeszedłem na Amigę Prince of Persia w 1991 roku. Też świetna gra, jedna dyskietka. Wyobraź sobie, każda z tych gier zajmowała jedną dyskietkę. Czyli uściślając, to było 880 kB max.
Chyba, że były jakieś tam specjalne systemy zapisu danych. Tak naprawdę Prince of Persia zajmował mniej, bo przypomnę, że pierwszy Prince of Persia został wydany na komputer Apple II. I tam chyba zostało kilka bajtów pamięci wolnej tylko. Dobra, co tutaj możemy zrobić? A pan, ten pulchny człowiek, kojarzę. To jest indywiduum, którego postawą, jak mało, bardzo, staram się nie używać takich słów, ale to jest indywiduum, pan Gaweł, którego postawą gardzę po prostu. Gardzę. I cóż, ale więcej nie mówmy o tym, bo nie ma o czym nawet. Głaz. Leci głaz, więc ja sobie... Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Cześć, Cesario. Ten głaz na pewno tu poleci. No, cholera jasna. On na pewno tu poleci. Więc czy ja mogę tu wejść na górę? Mogę. Więc teoretycznie przed nim ucieknę. Jakubie, czy grając na PC VR jestem w stanie dostać kompresję obrazu? Ja nie, natomiast znam osoby, które tak. Ja mam chyba większą tolerancję dla niedoskonałości obrazu niż niektóre osoby. Mam kolegę, który dostrzega na przykład screen door effect, czyli te przestrzenie między pikselami na Questie 3, gdzie ja czegoś takiego nie widzę. On mówi, że o, widzę tutaj, wyraźnie. Dobra. Przepraszam, że tak powoli, ale nie wiem, co tu się może zdarzyć, więc... Idę. Shit. Ha. A, super. No i co teraz? Muszę poczekać. I teraz. Jest! 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 Art Clubie, nie. Ja nie jestem takim totalnym fanem Heroesów, jak niektórzy. Niektórzy mogliby podejrzewać, że jeśli wiedzą na przykład, że tłumaczyłem Heroesów trzecich, to że o kurczę, to gra życia. Ja bardzo Heroesów trzecich lubię, ale wolę Heroesów dwójkę. Więc... O! Co to jest? Jak ja mam tego uniknąć? Trzy życia. W dół po drabince od razu. To nie takie proste. Dobra, udało się. Dobra, tutaj sądzę, że to będzie jakaś masakra i co chwilę wystające kolce. Dobra, tutaj mamy sprężynującą powierzchnię. Co teraz? Teraz trzeba wrócić. Chyba. Albo, nie wiem. Może puścić tutaj bombę? Nie. Tu trzeba wrócić. O, tu już jest głaz z powrotem. I co? O, chyba już mi nie przeszkodzi, bo ja mogę zaraz przeskoczyć. Tutaj. Zaraz, tutaj chyba były kolce, nie? Lord Ciacho, serdecznie witam i ponowny rajd. Był rajd wczoraj, jest rajd dzisiaj. Dziękuję serdecznie wszystkim rajdującym wraz z Lordem. U mnie dzisiaj klasyka sprzed 34 lat, czyli niebezpieczny rysiek, mój imiennik. Ja też jestem niebezpieczny, chyba jeszcze nawet bardziej. Spada i bomba w dół. Dobra, spada. Kolce się schowały, rzeczywiście. Tutaj bomba w dół. No dobra, sprawdźmy. Jej! Już widziałem, że to koniec, a jednak to nie był koniec. 600 osób, no prawie 600 osób, niesamowite. Bum! Dobra, nie chcę nic mówić, ale jesteśmy chyba w połowie gdzieś tak. Teraseku, witam serdecznie wśród obserwujących. I teraz tak, co, nie mam pojęcia, co jest na dole, kurczę. Teraz zdradzę jedną z rzeczy, która jest nowym Prince of Persia, nie mówiąc nic o samej grze, w zasadzie, zresztą pojawi się demo, sami zobaczycie, tam można prawą gałką rozglądać się w pewnym ograniczonym obszarze na ekranie i to jest bardzo pomocne. Tutaj tego nie ma niestety.
Czy tutaj spaść, czy spróbować zabić tego dziada? To jest pytanie. A, dobrze zrobiłem chyba. Tutaj są pociski. Na dole jest trzech gości, więc potrzebuję trzech pocisków. Mam tyle. Zresztą załatwię mydłem. Czy tutaj nic nie ma? Pozwolę nie wypowiedzieć sobie tych słów, które pojawiły mi się przed chwilą w głowie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, schodzimy. Czyli tutaj trzeba zejść na dół. O, rzeczywiście znikają kolce. A, dopiero teraz zobaczyłem. Fajnie. Bomba w dół. Musisz nie mogę pełnej ekspresji pokazywać, bo wiecie, zostałbym zbanowany. Aj! Stracona bomba! Teraz już nie. Dwa życia. Nie, zabrakło mi słów. Skąd to się wzięło? Ja pierniczę. Czasem brakuje słów i to jest taki moment. Dobra. Przecież tutaj... Może spadnę po prostu tak całkiem. Ostatnie życie. Koniec? Jest! Jest! Koniec! To nie był taki straszny! Fuh, atomowe... Dobra. O! Dobra, czyli tutaj od razu trzeba do góry iść. Okej. Tu jest przycisk na dole. O, jest jakaś... coś, co pluje. Dobrze. Teraz możemy zacząć od Atomic Mud Mines. Przypominam, że żeby odblokować etap piąty, będę musiał przejść jedynkę, dwójkę, trójkę i czwórkę po kolei z tymi moimi sześcioma życiami. Łącznie 600 osób. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dobra. Muszę się jakoś prezentować, poczekajcie. Fryzura. Żeby nie było, że... Człowiek stary, ale jeszcze jary w miarę. Dobra. Tutaj się pojawia... O. Dobra, jest wózeczek. Obstawiam, że muszę na niego wskoczyć, chociaż on ma jakąś zieloną ciecz tam. O, oj! Muszę z nim iść jeszcze! Koszulę to założę na następnej transmisji. Z dredża. Chyba będzie ostatnia transmisja z dredża, tak sądzę.
Rafał, nie wskakuj na niego, to co ja mogę zrobić? Wigamanie 76, dziękuję serdecznie za ponowną subskrypcję. Idziesz przed nim? Czarna koszula ze spiętym guzikiem. Ale jak mam przed nim iść? Nie widzę tego. Tam ginę od razu. Chyba muszę... Muszę na nim być, wydaje mi się. No, na dół! Jest, zszedłem na dół. Prezesso, to jest łowienie ryb w klimatach wielkich przedwiecznych. Co się dzieje? Co to jest? Jakieś macki. Cześć, Michale. No dobra. Nie mam pojęcia, co to jest za macka. Nie wiem, co tu się dzieje. Czy to mogę wziąć? Nie. To trzeba bombą wysadzić, oczywiście. Ale tu jest łapa. Dobra. Udało się. To jest trudne. To jest trudne, proszę państwa. Ale życie to nie. To nie jest bajka. Czyli tak, przejdę ten czwarty etap. Załóżmy, przejdę czwarty etap. I wtedy będę musiał przejść jednym ciągiem. Jedynkę, dwójkę, trójkę i czwórkę. Pawle, dziękuję serdecznie. Przeze mnie twoje poglądy skręcają w lewo. No to. No cóż, każdy ma prawo błądzić, ale Marcin to jest fantastyczny człowiek i z wielką wiedzą. Podejrzewam, że gdybym wcześniej w życiu spotkał Marcina, to nie, ja już byłem uformowany życiem w komunistycznym raju, więc pewnie nigdy by nie skręciłem. Ale dziękuję za dorzucenie skarbonki, pozdrawiam Marcina. Teraz spokojnie schodzę tutaj. Dobra, to mam w miarę chyba nieźle. Słynne ostatnie słowo. Natomiast już wiem, że jeśli zrobię ten etap, to na 100%, od razu zapowiadam, na 100% będzie transmisja, w której będę chciał po kolei przejść te wszystkie etapy, żeby odblokować piąty. Bo wtedy jak się odblokuje piąty, to jest ostateczne starcie z wielkim bossem. Szuwarek mistrza. Szuwarek chciał przed chwilą kupić Dredża na Switcha i okazało się, że już go ma. PB ma 5 światów. Ma 5 światów. Dobra, to jest luzik już. To jest gra, która zachęca do tego, żeby część rzeczy, jak już się wie, żeby robić natychmiast, kiedy gdzieś dojdziemy. Dobra, tu spadamy. Nie trafiłem. To się zdarza. Takie rzeczy się zdarzają.
Ale patrzcie, z jaką pewnością już wykonuję te kocie ruchy. Patrzcie, pach, pach. Nie zastanawiam się nad niczym, idę. Zostanę zmiażdżony przez kolejkę górską. Kreto ludzie. Źle. Jak pójdziesz do miejsca, gdzie byłeś, to musisz na dobombę spuścić. Rafale, mam nadzieję, że treść twojej wiadomości stanie się dla mnie jasna, kiedy dojdę tam, gdzie byłem. Dobra, to trzeba robić na szybko. Idziemy. Pyk. Schodź człowieku, Riku. Teraz z perspektywy, jak sobie myślę o tym trzecim etapie, to w zasadzie on jest chyba krótszy niż drugi, to mocno. I wcale nie jest taki strasznie trudny. Jest do przejścia, jest do ogarnięcia. Jest po prostu dużo chamskich pułapek. Już nic nie warto, tylko napić się warto. Łukaszu, witam. Koniec. Prawie 600 osób na transmisji z gry przed 34 lat. W takim razie następnym razem będę musiał odpalić Jumping Jacka z 82 roku. Jumping Jack is swift and strong, now his tale will be told. Coś takiego tam się pojawia po przechodzeniu etapów. Tu jest przycisk, który pewnie powoduje włączenie windy. Ta winda jest taka... Czy ja mogę tutaj w ogóle zejść, żeby te roboty mnie nie zabiły? Mogę! Mogę! Dobra, ta beczka na pewno ożyje. Ta beczka na 100% ożyje. Zaraz, ale chyba spartoliłem, bo muszę do tamtego przycisku dojść. Dobra, czyli idę do drabiny i schodzę od razu na dół, unikając chodzącej beczki, bo ona ożyje, to jest... Ha! Wiedziałem, że ożyjesz, beczko. Jak tu się powoli chodzi? A co z tą? Dobra, to muszę wyjść, najwyżej zginę. Nie mogę. Więc ten przycisk pewnie włącza... Tutaj się w ogóle powoli chodzi, bo jest to, jak sama nazwa wskazuje, to są kopalnie, błotniste kopalnie i dlatego chodzenie tutaj jest bardzo spowolnione. Dobra, i co teraz? Czy ja mogę dotknąć tego wózka, czy nie? A nie, oczywiście, że zrobimy inaczej. Tak, o, zrobimy. Cały mój komentarz. Nie będę tego komentował, bo nie ma co komentować. Ja teraz sprawdzę, kto zrobił tą grę. Ja mu wyślę list. Ja mu powiem, co ja o nim myślę. Co ja myślę o tych sadystach z Core Design. Myślą, że jak sobie zrobią larę, to mogą tą larą zapłacić za swe grzechy rikowe. Oj, spróbowałem. Dobra,
Okej. I spadłem. Programisterika ma 80 lat? Nie, nie, on jest 5 lat ode mnie starszy, z tego co kojarzę. To był błąd. Ale Larę przeszedłem za pierwszym razem bez kodów. A tego nie. Tego nie przeszedłem za pierwszym razem, jak widać. To jest moje 50, 60, może 70 podejście. Magiczny klocku. Gram na Amidze. Dokładnie na Raspberry Pi 400 z Amigą, z Amiga Game Selector. Który jest też w wersji tam peceta. WinUAE. Może powinienem w zasadzie go udostępnić odnośnik. Dobra. Proszę zejść. Nużący to jest fragment. Nużący. O, fuksem udało mi się. Chakrok. Prędzej Son of Chuck, bo tam jest fajny boss, który się nazywa Osric Tentacle. I nawiązanie oczywiście do znakomitej grupy space rockowej, psychodeliczno-rockowej Osric Tentacle. I mam w ogóle Chakroka w oryginale. Dobra, co ja tutaj powinienem zrobić? Bo nie wiem, jeśli wysadzę go... Nie mam pojęcia. Czy mogę stąd puścić bombę? Nie. Mogę dotknąć, dobrze. Ale nie mogę podskoczyć do góry. Skok na wózek nic nie daje. Może go strzelić? Nie. Ale bomba sprawia, że wózek idzie do mnie, nie? A, czyli muszę na niego wskoczyć. Muszę na niego wskoczyć, to jest, trzeba być perfekcyjnie pikselowy. Perfekcyjnie, kurczę. Horror, horror. Jestem jak kurcz z jądra, czy też serca ciemności. Na końcu moje ostatnie słowa to będzie groza, groza. Przy okazji, jeśli ktoś nie czytał serca ciemności, to koniecznie powinien to nadrobić. Jedna z najwspanialszych, najwybitniejszych książek polskich. O. Wow. Popatrzcie! Udało się! Tutaj pewnie jest jakiś bonus. Jakieś dzięki tutaj. Udało się! Boże, to poruszanie się w błocku jest straszne, straszne, ale chcę zobaczyć, co tam jest. Chcę sprawdzić, jakie tajemnice kryją się tutaj. Abli, bli, abli, abli, abli. Jaki piękny, że tak powiem, spotkałem bliźniaka. Czas apokalipsy, jak oceniam, bardzo dobry film. Z młodym Harrisonem Fordem, jeśli ktoś nie kojarzy. Dobra. Co to jest w ogóle za miejsce? Co to jest w ogóle za miejsce? Słynne ostatnie słowa. Dobra, dajemy dalej. Godzina młoda, 22. Bardzo szybko się udało ten trzeci etap przejść. Dzięki moim niezwykłym umiejętnościom. Dostosowaniu się do okoliczności przyrody oraz niezrównanej wręcz pamięci. Przeszedłem ów etap w sposób błyskawiczny. Ojej, błąd. Jądro ciemności jest przekłamaniem, to powinno być serce ciemności. Serce to jest ważny element całości, tak? Bo ta podróż rzeką jest niczym
podróż do serca, w sensie krwioobieg. I te wszystkie nawiązania sprawiają, że tłumaczenie tytułu książki jako jądro, moim zdaniem, jest przekłamaniem. Ale nieważne, jaki tytuł, ważne, że książka wielka. Dobra, spadamy. Idziemy tutaj, tędy. Nie będę się kłopotał tamtą częścią. Boże, jak powoli idę, powolutku. Dobra. I co ja muszę tutaj zrobić? Muszę wziąć to. Wysadzić. No i... Nie wiem, w którym momencie powinienem wskoczyć. W popcorniku grałem, natomiast nie akurat jak Crasha Bandicoota nie skończyłem, gdyż w zasadzie epoka PlayStation pierwszego mnie ominęła, bo ja wszedłem w konsolę mocno dopiero od PlayStation 2, od Dreamcasta. Więc nie mam jakichś wspomnień mocniejszych z PlayStation pierwszym, bo ja wtedy jeszcze miałem Amigę, a później peceta. I no, nie było mnie stać po prostu na tak drogą konsolę, jaką był PlayStation. Pod ściany puść bombę na wózek, nie wskakuj. Nie pod... Ale to wagonik i tak ruszy w moją stronę. To nic nie zmieni. A na drabinkę wspiąć się ponownie nie mogę, więc... No, mrągosławie, że jak powiem, ja pochodzę z normalnej rodziny w PRL-u, tak? Czyli z biednej, no. Były dni w latach 80., 82., 3., 4., że był tylko chleb i margaryna, nic więcej. Na wózek skoczę, później... No dobra. Czyli tak, puszczam tutaj... No i on mnie przytrzaskuje przecież. Dobra, spróbujmy. Oczywiście jak już będę wiedział, jak to przejść, to będzie bardzo ogólnie proste. I pamięć mięśniowa też zostanie, która mi podpowie, co mam robić. Ale na razie to proste nie jest. No, Commodore w 87 roku kosztował 160 tysięcy złotych. 160 tysięcy złotych. Będzie dygresyjka. Wspominkowa z tamtych czasów. 86-87 rok Commodore kosztuje na giełdzie we Wrocławiu, w Krakowie, w Warszawie. Mniej więcej podobne były ceny. Od 150 do 170 tysięcy złotych. Stacja dysków do tegoż Commodora również. Magnetofon kosztował bodajże 30 tysięcy złotych. Średnia pensja w tamtych latach, to od 12 do 20 tysięcy. Czyli wyobraźcie sobie, że załóżmy, że teraz średnia pensja to jest 4 tysiące złotych. Przy czym, no załóżmy, że mamy 4 tysiące na rękę, to wynikałoby z tego, że konsola, jest jakaś konsola, która kosztuje ile? 240 tysięcy złotych. 24 tysiące złotych, tak? 24 tysiące złotych. Wy zarabiacie 4, a konsola kosztuje 24.
i do niej trzeba dokupić osprzęt, który powiedzmy dobija cenę do 30 tysięcy. I to był kosmos po prostu. Tylko najbogatszych było stać na takie sprzęty, albo może niekoniecznie najbogatszych, na osoby, które miały znajomości, na przykład miały rodzinę na zachodzie, jakoś się przeszmuglowało te sprzęty, bo pamiętajmy, że wtedy była nałożona blokada celna, tak zwany COCOM, specjalna blokada nałożona po stanie wojennym, która blokowała dostęp do Polski oraz do wszystkich krajów, tak zwanych demoludów, technologii wyższych komputerowych. Na komputery 8-bitowe przymykano oko, a natomiast był problem z komputerami 16-bitowymi, takimi jak Atari ST czy Amiga w tamtych czasach. Oczywiście dało się je sprowadzić, no bo były w Polsce, natomiast nie, trzeba było troszkę pomerdać tu i ówdzie. Natomiast ceny sprzętu wówczas to był absolutny kosmos. Ja pamiętam, przyjaciel mojej rodziny sprzedał w 1987 roku dom plus parę hektarów lasu za bodajże, Tomaszu, dziękuję za subskrypcję, za bodajże 10 tysięcy dolarów. To była wtedy astronomiczna suma. Astronomiczna. Bo pamiętajcie, że średnia pensja w Polsce wynosiła około 12 dolarów miesięcznie. 12 dolarów miesięcznie się w Polsce zarabiało w latach 80. Więc jak ktoś miał... Ja pamiętam, było takie pismo, nie pamiętam, jak się dokładnie nazywa, ale wydawane w ogromnym nakładzie. Czy to może to był pierwowzór tej Agory, która teraz wychodzi. W każdym razie były tam ogłoszenia rozmaite i pamiętam dokładnie ogłoszenie. Zrobiłem mentalne zdjęcie temu ogłoszeniu. Mam 1000 dolarów, oczekuję propozycji biznesowych. Mając 1000 dolarów w roku 86, było się tak bogatym, jakby się teraz miało parę bitcoinów w zasadzie. To był kosmos. Różnica pomiędzy tamtymi czasami a obecnymi, wydaje mi się, jest tak trudna do wytłumaczenia młodszemu pokoleniu. Na przykład moi synowie nie ogarniają tego. Jak to? Co jest? Znaczy, kiwają głowami, ale jakby nie są w stanie przetrawić tej różnicy cywilizacyjnej, jaka nastąpiła na przestrzeni lat. Dobra, wróćmy do gry. Mój starszy ma 20, w tym roku 5, a młodszy w tym roku 16. Dobra. A mimo to ja wspominam swoje dzieciństwo jako super. Między innymi przez to, że miałem naprawdę fantastyczną, mam fantastyczną rodzinę i świetnych kumpli, więc mimo tej ogólnej biedy i poczucia trochę beznadziei, bo nikt w 87 roku się nie spodziewał, że nagle Związek Radziecki padnie. Naprawdę. Jeśli ktoś mówi, że się spodziewał, to... Jest! Jest, jest! Ale zaraz. Muszę iść za nim. O nie. Jeszcze raz to muszę zrobić. Dobra, ale już wyczajam mniej więcej. Tak, jak się miało zwykłe walkie-talkie, trzeba było rejestrować. Ban, jak się miało CB radio, trzeba było rejestrować też, nie? Błażeju, witam. Nie, za komuny nie było absolutnie lepiej. Jeśli ktoś tak krzyczy, to nie wie, co mówi. Natomiast, jako że to były czasy młodości i dorastania, w zasadzie cała moja młodość to jest PRL. Mimo tego, mówię, mimo biedy i poczucia takiego wyobcowania, jeśli chodzi, znaczy, może nie wyobcowania, odgraniczenia od prawdziwego życia, to było super dzieciństwo. Ej,
Ja pamiętam, że nie tylko aparaturę audio, wideo, znaczy może nie, radia trzeba było rejestrować. Trzeba było rejestrować, uwaga, zakup papieru. W ogóle jak się wchodziło, znowu dygresyjka, jak się wchodziło w 85, o 6 roku do sklepów, to nic nie było. Nic. I pamiętam w 86 roku, albo 7, aż tak dokładnej pamięci nie mam, ale 86-7 poszedłem do sklepu papierniczego w nadziei, że znajdę zeszyty, że uda mi się kupić zeszyty i rzeczywiście chyba jakiś zeszyt udało mi się kupić i był pan, który chciał kupić, uwaga, ryzę papieru chciał kupić i musiał raz zapisać się na ten papier i musiał przedstawić zaświadczenie z Urzędu Bezpieczeństwa, ze Służby Bezpieczeństwa, że on może taki papier zamówić. No bo do czego służył papier? Papier służył oczywiście do robienia ulotek, więc trzeba było ewidencjonować każdy papier sprzedawany oficjalnymi drogami. Więc to był szok, no, szok. No, odtwarzacz kaset. Tak, to było, to było. Ja to muszę kiedyś spisać, bo ludzie mi nie wierzą. No i jeszcze by wpadł na pomysł, by było drukować, no. Trzeba było mieć takiego osobnika pod kontrolą. Jest trudno z tym wózkiem, Holder. Nie potrafię wyczuć momentu, a droga do tego wózka nie jest taka szybka. Znaczy nie jest szczególnie trudna, ale ta ręka mnie tutaj irytuje. Ręka jak z rodziny Adamsów, żyjąca własnym życiem. Wydaje mi się, że etap piąty będzie jeszcze trudniejszy. Dobra, tutaj się udaje. Rozmowy kontrolowane, tak. Nieźle przedstawiono ten okres, to prawda. Rozmowy kontrolowane, tak. Przed wózkiem kucnąć? Nie. Nie będę klękał przed wózkiem. Przed nikim nie klękam. Chociaż może przed nim. Teraz, zobaczmy. Podejdźmy. Nie, on mnie skasuje, bo popatrz. Przejedzie po grzywce Rika. Skok w retro, ale pomyśl sobie, że możesz pójść do sklepu i kupić, co chcesz w zasadzie. Możesz kupić jedzenie bez kartek, możesz kupić sobie słodycze i nie tylko dwie tabliczki czekolady lub raczej wyrobu czekoladopodobnego, do którego byłeś uprawniony w miesiącu raz, tak? Przecież na kartkach, to pamiętam, akurat byłem tym bardzo zainteresowany, słodyczami. Można było miesięcznie na osobę kupić 200 gram słodyczy, czyli na przykład cukierków czekoladowych, których oczywiście nie było, albo wyrobów czekoladopodobnych, jakichś tam tabliczek czekolady. Dwie czekolady na miesiąc, na osobę. To był limit. Więc robiło się różne rzeczy. Ja już kiedyś wspominałem, mam ciocię kochaną Zosię w Szczecinie, ona pracowała w porcie, udawało jej się otrzymywać z portu tam różne czasami rzeczy, nie wiem, czy z kontrabandy, czy jak, ale czasami przysyłała na przykład kakao, bo w sklepie nie było kakao przecież. Kto by sobie, nie wiadomo, co by tym ludziom przyszło do głowy, gdyby mogli w sklepie kupić kakao. Przecież co? Jeszcze by rewolucja jakąś przeprowadzić, więc czasami, na przykład raz na pół roku przychodziła paczka z dobrami z zachodu, między innymi była paczka kakao i ta paczka kakao była wykorzystywana po zakupie mleka skondensowanego, jak się udało je kupić oczywiście, do wyrobów różnych takich pseudo czekolad, które się na przykład zamrażało i kroiło na kawałki. Więc drogi retro, jednak jest subtelna różnica. Możesz, jeśli chodzi o konsumpcję, to teraz nie jesteś niczym ograniczony. A w latach 80. byłeś wszystkim ograniczony. Pieniędzmi, kartkami, brakiem czegokolwiek w sklepach.
Puszczamy. Pyk, pyk. No kurczę! No bez przesady. Chyba muszę od razu skoczyć. Nie wiem, to jest... głupie miejsce. Nowe opony do malucha, 450 km. Ha! No ba. Ja pamiętam, w zimą 82 roku z moim tatą tato zdobył od jakiegoś kumpla piłę mechaniczną i z tą piłą mechaniczną przez zaspy szliśmy do innego znajomego, który na wsi mieszkał, który miał drewno i żeby tą piłą to drewno pociąć i później załadować na sanki i wrócić do domu, żeby mieć czym palić w piecu. Takie historie. Aj! Ciężko jest, ciężko. Drogi Mrągosławie, ja cały czas mieszkałem w tym samym mieście lub miasteczku, jak to woli, i to się nie zmieniło. O, udało się, udało się. Dobra, jeszcze raz. To jest głupie miejsce. Pyk. No. Chyba po raz pierwszy dojdzie do takiej sytuacji, że rzeczywiście się zirytuje. To jest strasznie głupie miejsce. Nie! Oj, gdy się człowiek śpieszy, to się glut cieszy. Skacz od razu, ale nie stój dokładnie przy ścianie. No kakao to był rarytas, banany to było rarytas. Ja przez kilka lat, kiedyś przypominałem o tym, przez kilka lat nie jadłem bananów, bo nie było w sklepach normalnych, a u tak zwanych prywaciarzy banan kosztował 1/10 pensji miesięcznie, więc no przecież na takie zbytki nie wydawało się pieniędzy. Mówię tutaj poważnie. Kilo bananów kosztowało 1/10 pensji miesięcznej. Opsa. Dlatego pamiętam w 89... Ja, zaraz, kiedy w 88 albo 89, jak się pojawiła ustawa Wilczka i nagle wybiła taka przedsiębiorczość Polaków, pojawiło się mnóstwo sklepów mniejszych i większych osiedlowych i ludzie sprowadzali, no nagle zaczęły być pełne półki. Ja pamiętam, że dosłownie w pierwszej i drugiej klasie ogólniaka naprzeciwko z szkoły miałem taki warzywniak zaopatrzony, kupowałem kilo bananów i dzień w dzień jadłem kilo bananów. To był... albo i więcej. Skok w retro. Normalne sprawy z tą pomarańczą. Plus wykorzystywało się skórkę, tak? Skórkę się kandyzowało, cięło na małe kawałeczki, na przykład do ciasta dodawało, żeby miało taki egzotyczny smak. Spróbuj równo pod drabiną. Oj, 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 źle! Źle, źle, źle. No i wróci teraz. O Boże. No nie! Krisie, serdecznie dzięki znowu. Chris jest darczyńcą tutaj. Patryk do nas dołączy, Łukasz Misior, Aon Teo, Jay Pano i Paweł. Serdecznie dziękuję, Krisie, ponownie.
O, jakże miło, że tyle osób. Muszę jakiś... Jest, pojawiła się taka opcja, żeby na przykład pewne materiały udostępniać część wcześniej, na przykład osobom, które wspierają kanał, tak? Więc może coś takiego zrobię, zobaczę. Ryszard Z mówi, że słodycze przywoziły się z DDR. O tym nie wiem, bo z DDR kontaktów nie mieliśmy. Natomiast u nas w mieście była baza sowiecka, kilkukrotnie o tym wspominałem. I były sklepy specjalne dla Sowietów, dla żołnierzy radzieckich. No ale jak się miało znajomych, to można było w tych sklepach kupować. I były przede wszystkim wspaniałe słodycze, to pamiętam. Kilka razy jadłem takie słodycze i były absolutnie przepyszne. Nie wiem, jak oni je robili i z czego, ale kurczę. Radzieckie cukierki to była wyższa szkoła jazdy, po prostu były genialne. Albo mi moje wspomnienia to koloryzują trochę. No, proszę tu zejść. Berlin Zachodni, o proszę, proszę. Brągosławie, nie mam pojęcia co było, były pyszne. Chałwa rosyjska też była dobra. Też. Dobra, próbujemy. Próbujemy. Pyk, 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 pyk i hop. Noż, kurde! Nie, to jest chore miejsce. To jest chore miejsce. Tak głupiego miejsca nie... Żadne miejsce w grze mnie tak nie irytuje jak to. Straszliwie to jest irytujące. Tato był prezesem Polską Zbytu. O! To już niezłe stanowisko. A w tamtych czasach ogólnie, jak się pracowało na przykład w sklepie z częściami samochodowymi, to na przykład miało się pod ladą inne rzeczy. Bardzo dobrze to przedstawia chyba w Brunecie Wieczorową Porą, albo nie, czy w Misiu, że przychodzi ktoś do kiosku, żeby odebrać mięso. To tak wyglądało, tak wyglądało. Natomiast pamiętam, jak chyba jak miałem 6 lat, kuzynka przywiozła z Węgier sok taki cytrusowy albo pomarańczowy w plastikowej butelce. To było, wow, niesamowite było. W Misiu, o właśnie. No nie. Trzeba poczekać jeszcze. Tam nie da się iść w lewo, jak miniesz te dwa roboty na początku, zanim ta platforma padnie w dół. Sprawdzę. Wiem o które miejsce. Możliwe, że tam się da i mogą być tam jakieś fanty. No właśnie, to jest kiosk ruchu, jak to mięso mam. No. To jest... Zarówno Zmiennicy, jak i Alternatywy 4, jak i miś i inne filmy. To... Delikatnie tylko koloryzują rzeczywistość. Bardzo delikatnie. Ja pamiętam, jak Zmiennicy w piątki i Alternatywy też. Alternatywy 4 i Zmiennicy lecieli w piątki w telewizji. To zastanawiali, moi rodzice się zastanawiali, jak oni to puścili. Jakim cudem te filmy zostały dopuszczone. Oj, spadłem. Dopuszczone w ogóle do emisji. Przecież tak się nabijają z ustroju. Dobra. Głupie miejsce.
Czy zdążę? Tutaj muszę podskoczyć znowu. Masakra to jest. To jest na razie najtrudniejsza kombinacja czynności tutaj do wykonania. Bo jest tak bardzo zero-jedynkowa. W zasadzie głównie zerowa, mało-jedynkowa. Nie znam metody jeszcze dobrej, żeby to ogarnąć, ale... Może poznam. No, tam nie można iść. A! Jak się kucnie! O! Popatrzcie! Górników uwalnia. No, panie z Mięsnego to były... Jak kapłanki. Kapłanki wielkiej matki. I też śmieszne jest tak, że... Śmieszne, takie paskudne i wredne, że mięso było dostarczane do sklepów mięsnych, bo właśnie kiedyś były sklepy mięsne, tak najczęściej z pustymi hakami i nic więcej tam nie było, albo jakieś konserwy od czasu do czasu, to mięso było rzucane w piątki, tak? Czyli jako, że wtedy ludzie zdecydowanie byli bardziej kościelni, że tak powiem, no bo w kościele było wsparcie przeciwko komunie, zazwyczaj tak, jak trwoga to do Boga, tak? Więc taka była sytuacja. No to znacznie więcej osób niż teraz przestrzegało postu. I rzucenie mięsa w piątek to też było takim delikatnym policzkiem wymierzonym ludziom. Dobra. Masakra, proszę państwa. Masakra. Masakra. Masakra! Udało się! Jest! O, jest! W końcu! I co teraz? Nie mam pojęcia. Tutaj wystające ręce. No, czyli trzeba wejść na wózek chyba. Jeszcze raz go puszczę. Albo i nie. Nie wiem, co trzeba zrobić. A byłem tak blisko. Raz gdzie? A, tutaj jest. Skróciłem sobie drogę. Dobra, spróbujemy znowu. Wyczuć schemat tych łap. Wyczuj schemat tych łap. Wózek jest do niczego niepotrzebny tutaj. Do niczego. Naprawdę, nie wiem. Chyba, że na nim miałbym pojechać, ale na nim nie zdążę po prostu. Albo się da, albo się da. Da się. Dało się. Jest. Tak daleko jeszcze nigdy nie byłem. Wow. Kurczę, ja to muszę spisać jakoś, naprawdę. Bo mi nawet Andrzej, czyli mój syn starszy, powiedział, że słuchaj, tato, przecież czemu o takich rzeczach się nie mówi w szkole? Że dla mnie to są rzeczy tak naturalne, że tak kiedyś było. Ale rzeczywiście o tym się nie pamięta po prostu. Macieju, Apes Odyssey raczej nie. Nie mówię zupełnie nie, ale nie w najbliższym czasie.
Rafcio, miałem jednego resoraka z Matchboxa, a Lego nigdy nie miałem. Marzyłem zawsze o Lego. Wypatrywałem pod choinką Lego, nigdy nie miałem Lego. A kostkę Rubika Player One mam gdzieś oryginalną z 82 roku. Dobra, spróbujemy teraz tutaj chyba zejść. Nie wiem, co tutaj powinienem zrobić. Bo tego nie zestrzelę pana. Dobra, sprawdzę, czy mogę te beczki na przykład rozwalić. Tak, mogę. Madame House. Trzeba będzie. Ty jesteś młodzież tutaj w ogóle, na kanale. 20 lat różnicy. Szczurej, witam serdecznie. Lecimy dalej. Kolesław, witam serdecznie. Dobra ksywka. No patrzcie, z jaką pewnością, z jaką swadą, z jakim zdecydowaniem to robię teraz. No. Full pro. Ach. Arturze, przyjaciel mojego dziadka hodował nutrię, ale chyba na futro. Pamiętam, że uwielbiałem tam przychodzić i patrzeć na te zwierzaki. Nie wiedziałem w ogóle, jaki je los spotka. Myślałem, że po prostu one tam są, bo są takie fajne i miłe. O, nieświadomość dziecka. Pewnie gdybym się dowiedział, jakie je los czeka, to byłbym, no, trochę smutny. Dobra. Pyk. Emi, witam serdecznie i wszystkich rajdowiczów. Jakże miło was gościć, bo przychodzicie na grę sprzed 34 lat. Marchewkowy, witam serdecznie wśród obserwatorów. Gramy w Niebezpiecznego Ryśka, część drugą, grę totalnie hardkorową, która wymaga idealnej precyzji podczas sterowania. I to już jest czwarty etap. Trzecia transmisja, czwarty etap. Gra jest upiornie trudna. Dziękuję od razu za wasze moralne i duchowe wsparcie. Udało się. No, to już mam opanowane. Po kilkudziesięciu chyba zgonach w tym miejscu. Mam to opanowane. Jest! To też jest opanowane. Dobra, ale tego nie mam pojęcia. Tutaj nie mam pojęcia, co trzeba zrobić. I spróbujemy zrobić coś takiego, że ja stąd puszczę. Stąd to za blisko. Też nic nie dzieje, to nie wiem. Jak zabić tego pana tutaj? Chyba, że... Wow! Patrzcie, jaki numer! Co tutaj się dzieje? Oj! Chłopaki! Dobra, trzeba zapamiętać, jak one się poruszają. Pierwsza kolumna. Przy drugiej nie ma nigdy chyba. Czyli tutaj idziemy. I teraz czwarta. Pomiędzy drugą i czwartą się trzeba zmieścić. I teraz tak. Ej, buddy. Skacz! Jest! Jest! Kurczę. Nie!
Dobra. Mogę zejść? Mogę zejść. No tutaj w ogóle nie wiem, co się dzieje. Tak daleko jeszcze nigdy nie dotarłem. A mam 5 żyć! 5 żyć! Dobra. Tutaj chyba... Teraz, czy mogę tam pójść? Nie. Muszę tutaj zejść na dół. Dobra. Bum! Nie wybuchłem go. Teraz go wybuchnę. Nie. Teraz. O, już nie mam bomb. Dlatego... Kurde! Jak mogłem! Aaaa! Krwi! No i to teraz jeszcze... Nie powiem, z czym mi się ta ręka tak wychodząca do góry kojarzy. Jak nazywano wcześniej weekend, Dawidzie? Ja kojarzę tylko weekend. W międzywojniu był konkurs rozpisany na to określenie, natomiast już w księdze 15 Tytusa, która wyszła w 82 roku w wersji książeczkowej, jest etymologia tego słowa przez Tytusa przeprowadzona, że to pochodzi od łyku świeżego powietrza. Dobranoc, Hubercie. Dobra. Nie wiem, co tu mam zrobić. Nie mam pojęcia, co... To jest nie do przejścia, bo tutaj jest przecież... Może gdybym miał bomby. Dobra. A może tak? A może nie. Ale dobry plan ogólnie, dobry plan. Chodź tutaj ręko. Nie! Dawidzie, tak, to jest z tym wkrętolotem. Znaczy, czy lot, bo on... Tak, on chyba też latał, ale głównie się wkręcał. I tam jest na przykład na podstawie makowca pokazywany sposób wypiętrzania się gór. Przez doktora Talenta pokazywany. Dobra. Nie! Noż, nie, to jest strasznie. To jest tak pikselowo perfekcyjne, że bardziej chyba nie może być. No! Nie wiem jak to przejść. Torwenie, dobrze pamiętasz, ale to był doktor T. Allent, tak? Ale mówiło się Talent, bo ten skrót od imienia, którego chyba nigdy nie podano, jakie to jest pierwsze imię. Co tutaj zrobić? Nie wiem. Ostatnie życie. Witaj, toksyczny mścicielu. Stań na niższej beczce, a czy nie zostanę wtedy zabity przez robota? Ojej. Wespo 3D jeszcze w 80-tych latach soboty były pracujące, myśmy chodzili normalnie w soboty do szkoły. Tak do 84 roku normalnie chodziliśmy w soboty do szkoły. Była jedna albo dwie soboty wolne w miesiącu. No tak normalnie były lekcje w soboty.
O Boże. Masakra. Oj! Po raz pierwszy zginąłem na tym robocie. Jeszcze mi się to nie zdarzyło. Tu już jest zmęczenie u mnie materiału. Ile to już godzin? No, prawie trzecia godzina gry. I cały czas skupienie. Uważanie na najdrobniejsze wahania pikseli. Masakra. No to jest hartowanie charakteru. Taka gra. Czy mogę tutaj się zatrzymać na krawędzi? To dobrze wiedzieć. Mogę. Kucamy i od tej pory stąd będę zaczynać. Uch. Praca w czynie społecznym oczywiście, że była. I były capstrzyki jeszcze ku czci jakichś komunistycznych aparatczyków. Nie. Proszę, nie. Nienawidzę cię, Ryśku. Cię gro. Nienawidzę. O Boże. Było sprzątanie miasta w czynie społecznym. Dobra, proszę, zejdź tutaj po skosie, zejdź. Zszedłeś, dobrze. Udało się. Dobra, i to jest niezły patent. Czyli to jest patent z przeskakiwaniem nad tym. Co jest? Nie wiem, jak to skomentować. Fantastyczna fizyka. Dobra, między drugą i czwartą. Druga i czwarta. Brodku, dziękuję, wzajemnie, wszystkiego dobrego. Jest. Bali. Pepso, to wpłacałeś na SKO. Szkolna Kasa Oszczędności. A ja właśnie zginąłem od beczki. Dobra, to jest to miejsce. Miejsce grozy. Czy jednak nie mogę wskoczyć? Zabija mnie na tym. To nie wiem, jak to mam pokonać. To jest coś, co mnie przerasta w tym momencie akurat. Robota nie można zastrzelić, to bywanie. Przynajmniej nie kojarzę, żeby można było to zrobić. Ale spróbuję, wiesz, bo kurczę, co mi pozostaje? Okej. Nagle wszystko stało się prostsze. Myślałem, że nie można go zastrzelić. O Boże, tak to jest, jak człowiek... To jest właśnie dokładny pokaz klatki umysłowej. Człowiek wchodzi w taką klatkę i myśli, że tak musi postępować. A nie, a tutaj jest inaczej. Dobra. O Boże, tu będzie kolejka. Pewnie trzeba będzie w tych lukach podskakiwać nad nią. Tak coś czuję.
Ja już znam tę grę jak zły szalong po prostu. Nie będzie Rick mi pluł, znaczy nie Rick, tylko obcy, Big Boss. Jeszcze raz spróbuję. No i tak przechodzenie tego etapu to jest tak nadprogramowe, bo trzeci mi poszedł bardzo, bardzo szybko, mimo wielu problemów początkowo. Dobra, to już mam opanowane, że to jest mój punkt startowy. Damianie, dobranoc. Skaczamy, jest. Ta gra jest ekstremalnie okrutna, ale cóż. Gra jest jak życie. Jest! Udało się. Trzeba dobrze je poznać. Dobra. Dobrze, że to przynajmniej powolutku leci. To bywanie gwarantuje, że tutaj są elementy zręcznościowe bardzo ważne. Bardzo. Ale popatrzcie, jak szybko i sprawnie poszło dojście do tego miejsca znowu, bez straty życia. Czyli można wyrobić sobie umiejętności jakieś. Dobra, tu ostrożnie, bo jest łapsko. I teraz. Już nawet takie rzeczy potrafię robić. Dobra, teraz trudno. Blitz. Powiedziałbym, że im przykro, no ale... No trochę mi przykro, ale z drugiej strony to jest bardzo dobra gra, Baba Isiu. Dobranoc Justyno, dobranoc Jacku. Dobra, i cóż, jak to zrobić? Idziemy, hop. Ha. Idziemy. Hop. Idziemy, hop. I schodzimy. Jest! Jest! Za pierwszym razem! Dobra. O. Zakładam, że któreś z tych beczek pojadą. Spróbuję po prostu spaść szybko. Tak właśnie myślałem. Ale nie sądziłem, że aż tak szybko pojadą. A ty, Szuwarku, zacząłeś grać też? O, piąty poziom, brawo. Nie! Źle wymierzyłem skok. Boże mój. Jak ja to przejdę, to będę z siebie bardzo dumny. Czy beczki się kończą? Nie wiem, byłem tam tylko raz i zginąłem. Trudno mi powiedzieć, co się z tymi beczkami dzieje.
jakim są one wytworem fizyki kwantowej. Zostałem dotknięty przez zieloną rękę. Dobra. Jest. Dobra, i teraz tak, hop. Hop. I w dół. Doskonale. Dobra, jestem tu po raz drugi. I teraz tak, przejdę po prostu na drugą stronę, bo ta beczka leci... O! Ty beczko! Ty beczko! Julianie, witam. Dobra, spróbujemy znowu dojść do tych beczek. Kto wie, może się uda. Czeka trudna przeprawa. Nie, 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 ja się nie poddaję. Idziemy dalej. Spróbuję, nie wiem, czy żeby przejść ten etap, w to wątpię, ale chociaż żeby pokazać tym beczkom, gdzie jest ich miejsce. Nie będzie mi ta beczka pokazywać, jak mam żyć. Nie, 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 od nowa. Jeśli chodzi o testowanie, to często gry w tamtych czasach robione nie były w ogóle testowane. Dlatego są dosyć trudne do przejścia, mówiąc oględnie. Samej mamy punkt startowy, super. To jest trudniejsze niż Talos, nie wiem, pod względem zręcznościowym na 100%. Na 100% to jest trudniejsze niż Talos. To jest tak czysta pamięciówka, bo tutaj jednak o wielu przeszkód, znaczy są przeszkody, które można przewidzieć, jak się człowiek dokładnie spojrzy w jakiś na ekran, to czasami widać wskazówki, ale wydaje mi się, że co najmniej połowa tutaj pułapek jest taka, że trzeba zginąć, bo inaczej nie wiadomo. O Boże, za wcześnie skoczyłem, a już tak mi dobrze szło. Dobra, 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 skoczymy, jest. Cześć Maksymilianie. Jak tam Borsuk skończył już? Dobra, idziemy. Piotrze, rzeczywiście zbieranie pudełek po... puszek i pudełek po papierosach, tak. To, oraz też tych opakowań po czekoladzie. O! Jak ktoś miał opakowanie po czekoladzie, to rządził, nie? Dobra, super fizyka beczki. Proszę zginąć, drogi krecie. Łydzi. To jest akurat proste miejsce, najprostsze chyba w tej grze. No dobra, dochodzę tutaj. Tak się zastanawiam, czy jestem w stanie jakoś tam wejść. Ale chyba nie, no bo...
No bo nie, no nie jestem w stanie. Dobra, proszę bardzo. Ha! Jest! Zroju, ziło, zi, tak, czyli gra Immortality. Piękna gra. Piękna gra. Hop. Nie, kurwcio! Nie na skos, głupi joysticku! O, krwi, dla Boga krwi. Nie, 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 nie. Jestem oazą spokoju. Do góry! Było blisko, było blisko. Następnym razem będzie lepiej. Natomiast dzięki temu, dzięki tym śmierciom mogę lepiej pokonywać ten etap tutaj. Co stanowi dobrą nauczkę. Dobra. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Szło mi tak dobrze w tym miejscu i nagle totalna poracha. Licznik śmierci się przekręcił, młody. Dobra, to już robię w miarę płynnie. Jeszcze raz. Muszę sobie to wykoncypować. Idę tutaj i do góry! Idę tutaj i do góry! I w dół! I jest! Udało się! Dobra. Mam co prawda tylko jedno życie, ale... Czyli tak, spadam i podskakuję do góry. Meat Boya to by wam skończyłem. Calusieńkiego, nawet chyba z tymi ukrytymi poziomami, więc wiesz... Ogólnie nie jestem najgorszy w tego rodzaju gry. Czyli tak, spadam i do góry, spadam i do góry, spadam do góry. Od razu. Od razu. Dobra. Ja nad Meat Boyem swego czasu bardzo dużo... Swego czasu spędziłem bardzo dużo czasu nad tą grą. Bardzo. Tytusa The Foxa nie grałem. Znaczy trochę grałem, bo to była gra na Amigę. Od Tytusa zresztą. Ale z tej firmy wolałem Blues Brothers i wolałem chociaż, żeby sam oni jeszcze wydali. Chyba Blues Brothers głównie. I Hudson Hawk wydali też. Dobra. Nie! Dobra nauczka. Zbyt pewnie się poczułem. Sprowadziło mnie to na ziemię. Redaktorze, dzięki serdeczne za wpadnięcie z rajdem. To już trzeci rajd dzisiaj. Przyciąga, Rysiek przyciąga. Witam serdecznie. Pewnie był Baldur trzeci grany. Ach. A tutaj Rysiek niebezpieczny. Gra sprzed lat 34. Czwarty etap totalnego hardkoru. O Boż. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Nie wiem, co mam powiedzieć.
Rysiek niebezpieczny to mój... Ja nie jestem twoim teściem chyba. Przeszedłeś, czuwarku, i jak? Ale z oszustwami, tak? Jak się dobrze gra, to jest to gra na, do przejścia w 24 minuty. Dobra. Zbieramy materiały. Boże, tylu osób na transmisji, to nie, chyba muszę częściej grać w morderczo trudne gry, bo to zdaje się przyciągać. Mimo monotonii samej gry dla oglądających, no bo cały czas widzicie, jak umieram. Rzadko kiedy dochodzę gdzieś dalej, to widzę, że te transmisje cieszą się zadziwiającą popularnością. Czemu czemu tak szybko skoczyłem? Level 5 jest hardcore. Okej. Okay. Że boss jest na końcu, to wiem, to jest... Jego chyba trzeba bombami załatwiać w ogóle. Dobra, czekamy, czekamy, czekamy i spokojnie. Nie złaś tam, głupcze! No i po co? Jeszcze raz będę musiał to zrobić. Jeszcze raz. No i zginąłem, radośnie. Która godzina? 23. Jeszcze chwilkę spróbuję, ale już, że tak powiem, zmęczenie materiału jest dość mocne. Co widać po tych błędach, które robię teraz. O. California Games to była fajna gra. Jazda na deskorolce między innymi. Ho. Powiew zgniłego zachodu. Dobra. Hop. No już. Moje palce czują ból. A powiedz, szuwarku, bo nie wiem, czy widziałeś, jak tutaj, dokąd tutaj dotarłem, jak daleko jestem w ogóle od zakończenia tego etapu. Sądzę, że dosyć daleko, bo szybko ginę, ale może mnie pocieszysz i powiesz nagle, że jestem o ekran, o 3/4 od niechybnego zwycięstwa. Sokoban? Oczywiście, że pamiętam. Sokoban to jest klasyka gier. Magazynier. To bywanie nie, dzisiaj nie będzie żadnych przeglądów prasy. Już naprawdę padam. To może kiedyś zrobię osobny odcinek z przeglądem prasy. Tutaj jeszcze po prostu mój upór barani ostatkiem sił mnie ciągnie, żebym spróbował przejść. Nawet nie w połowie. Skutery! Jezus Maria, nie! Nie cierpię skuterów. Fleczu, nie. Nie znam. No to jestem zaskoczony, bo zazwyczaj jak padają pytania o gry, to mówię, oczywiście znam, a tutaj nie znam. Niemiecki myst brzmi interesująco. Kiedy kolejny strumyk z Half-Life'a? Pewnie w tym najbliższym, nadciągającym tygodniu. Nie wiem, co się dzieje. Zepsułem się. Przechodziłem to jak młody Bóg i nie mogę teraz. Więc może czas zrobić przerwę sobie. Cześć, Jarku. Nie, po co tak wcześnie? Boże.
Pomódlmy się. Nad sensem tej gry. To bywanie nie, za żadnego schylania pod wagonikiem nie ma. O Boże. Bo następna transmisja z Rika to najwcześniej wtorek, bo jutro chciałbym zrobić też transmisję, ale z Dredża. Chciałbym jutro skończyć Dredża. Gra, która jest totalnym przeciwieństwem Rika, bo jest taka, tutaj pływamy sobie, łowimy rybki, pijemy, stawiamy bomby. Więc muszę mieć dzień przerwy od tak masakrycznego wyzwania, jakim jest Rick. Andrew, dziękuję serdecznie za wizytę i dobranoc. Dobra, chociaż może raz się uda. Tak, udało się raz. I udało się nawet tutaj. I tutaj też się uda. Coś tutaj jest? W ogóle nie. Drogi Kamilu, pierwszego Red Deada przeszedłem. Bardzo dobra gra. Ogólnie wszystkie gry Rockstaru jeszcze na poprzedniej generacji grałem. Dwójki Red Deada ani GTA 5 już nie przeszedłem. Ujdzie, ujdzie, ujdzie. No, mam tylko dwa życia, to niewiele. Teraz, jeśli tu są dwie drogi, to ta druga droga musi być tutaj, ale nie wiem, jak można ją przejść. Fleczu, po raz pierwszy słyszę, naprawdę. Rhem. Nic nie wiedziałem o tych grach. Dobra, udało się. Kolejne wagoniki. Masakra. 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 Denilu, witam. Andrzej tam porabia różne rzeczy. Nie wiem, co mam robić. Chyba sobie... Na dzisiaj sobie odpuszczę chyba, wiecie. Już tworzywo zostało zmasakrowane. Robimy boom F10. O, mogę wam szybciutko pokazać tego nowego Rika. To jeszcze szybciutko pokażę. To jest Rick Dangerous, który został zrobiony na nowo. I wygląda całkiem nieźle. Arturze, Thief najwcześniej marzec. Najwcześniej marzec. No, patrzcie, jak to wygląda. Maciek, tak, właśnie skończyłem sesję z dwójką i pokazuję nowego Rika na AG. Syn Muza, dobranoc. A i patrzcie, jak to wygląda. No i coś się wczytuje. No i poproszę, proszę. 60 klatek jak nic. No i ładnie to wygląda. Na pewno ładniej niż poprzedni, natomiast niż klasyczny. Natomiast zupełnie inaczej się Rick zachowuje podczas ruchu. Bardziej czuły. O! Jego tutaj nie było w oryginale. Wrzuciłbym namiary na tego nowego AGS-a? Dobra, wrzucę. Rafcio, dobranoc.
Mam wrażenie, że jest zbyt czułe sterowanie wręcz. O, od razu, na przykład, chyba wystarczy tylko nacisnąć strzał, żeby strzelał. No i tutaj jest taki myk, że przeciwnik jest od razu. Wow! Ja już nie mam amunicji. To jest wersja 2.51. Teraz ich... Teraz nie jestem w stanie podłożyć... Może jest na drugi ten... Na drugi przycisk. A może na spację? Tak, spacją się składa. Kładzie ten. Boże. Dynamit. Czyli zwykłym się skacze, a strzela się po prostu naciskając fire. Tu jest ten nietoperz. Kolce. Spacja. No inaczej się troszkę gra. Ale ta spacja mi nie odpowiada bardzo. Bardzo mi nie odpowiada używanie spacji do takich rzeczy. O, tutaj nie było też tego... Nie wiem, tego gruzu. Partyzancie, dobranoc. Ja też będę zmykał, chciałem odpalić to i zobaczyć, jak wygląda. Dobra. No i co teraz? Hop, hop. Wojtek, dziękuję za dołączenie do subskrybentów. Dobra, ale co teraz? Tutaj to powinno zniknąć. Dobra, nie będę teraz w to grał. Moi drodzy, będę się żegnał powoli z wami. Dziękuję za niezwykle liczne stawiennictwo i bardzo doceniam wsparcie, które dzisiaj dla mnie mieliście. Może zrajdujemy jeszcze kogoś o tej niecnej godzinie, bo to jeszcze nie jest tak strasznie. Jest 23.13. Ostatnio nawiedzaliśmy kolegę gry sprzed lat, to teraz może lubię stare gry. Lubię stare gry. Jakby ktoś chciał, to zapraszam. Będziemy rajdować Lubię stare gry. I cóż, ja wam serdecznie za dziś dziękuję. Jeśli ktoś będzie chciał wyruszyć na rajd na kanał Lubię stare gry, to zapraszam serdecznie. I widzimy się, mam nadzieję, jutro na końcówce Dredża. Tymczasem się żegnam. Pa, pa. Do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie. Rajd i koniec. Pa!